Dora, Urban Skeczerka. Słuchajcie, układając sobie plan do wywiadu, zastanawiałem się, w jaki sposób Skeczerka widzi miasto. No bo dla mnie tylko budynki i architektura. A myślenie o budynkach w sposób ciekawie by było narysować pewną sprawę jest konspektem, którego nie do końca potrafię przemyśleć. Dosłownie nie potrafię się sfokusować na sprawie. Zresztą mój telefon też nie potrafi sfokusować na sprawie, więc mega was przepraszam, gdyż rozmazany jest obraz, ale naprawdę warto jest obejrzeć całą rozmowę. Autentycznie zmienia życie. O różnych atramentach, o różnych tuszach, o kalafiorach w ogóle z atramentu i wody i innym malowaniu akwarelami. Mega oryginalny sposób rysowania. Ogólnie porozumiem się o wyborze kredek, o wyborze farbek i o wyborze... i o wyborze swojej własnej duszy do malowania miasta. Administratorka grupa Urban Sketcher Poland. No i oczywiście ciekawa osoba. Dora Sketcher, dzień dobry. Dzień dobry. Witam w cudownym, w ogóle witam, w cudownym miejscu tak naprawdę we Wrocławiu. I ogólnie twój Instagram przeciekawie się przeglądań. Autentycznie nie miałem opcji przejrzeć całego. Strasznie się wkręciłem, szczerze mówiąc, w te wszystkie skecze. I ogólnie wydaje mi się, że zwiedziłaś cały świat i większość fajnych budynków we Wrocławiu. Więc w ogóle tak naprawdę jak się zmienia architektura oczyma Urban Sketchera? To znaczy w ogóle zaczyna się ją jakoś inaczej zauważyć, jak się zaczyna rysować to, co jest wokół nas, architekturę, różne inne te rzeczy, to zaczynamy zauważać też więcej, więc ona tak naprawdę ona się nie zmienia jako taka, ona jest, natomiast jeżeli od kiedy zaczęłam rysować więcej, zaczęłam więcej dostrzegać tej architekturze, jakichś detali w ogóle, że jakieś budynki w ogóle istnieją gdzieś za jakimś innym pomiędzy tutaj bycie turystą we własnym mieście nawet trochę, ale też oczywiście bycie turystą w innych miastach. Faktycznie przeskanowałaś, przeskeczowałaś większość tych budynków, które w ogóle widać we Wrocławiu. Czy są jakieś w ogóle miejsca w ogóle w całym mieście, które się zmieniają? Albo które faktycznie masz, nie wiem, wiesz, jakieś sketch kamienicy, dużo przejęta sketch kamienicy po? Najbardziej chyba miejsce, które się zmieniło, to Solpol, którego już nie ma i którego zdążyłam naszkicować jeszcze, bo już wiedziałam, że będzie wyburzany, więc usiadłam i jeszcze zdążyłam go na żywo naszkicować, zanim go wyburzono całkiem. A cukrownia? Bo gdzieś jeszcze cukrownia kiedyś, a ja nie znam takiego budynku jak cukrownia. Jest na Krecinie, tam kiedyś też rysowałam, tam nawet urządzaliśmy w czasie pandemii, kiedy ciężko się było spotkać większą grupą, to urządzałam takie transmisje na żywo, żeby ludzie w domu mogli sobie szkicować, no ale obraz był nadawany na żywo, więc jakoś tam chmury przelatywały, światło się zmieniało, jakiś tam element było na tyle, na ile się dało, żeśmy osiągali tym sposobem. Ale wiadomo, że dużo, dużo fajniej się spotkać też z szkicującymi znajomymi, no osobiście gdzieś. I ty codziennie w ogóle wysyłasz te skecze praktycznie. Większość Instagrama jest w ogóle codziennie wrzucana. Prawie. Dużo rysuję, tak średnio jeden szkic dziennie mi wychodzi, sąd niekiedy nie rysuje, ale sąd niekiedy rysuje kilka szkiców, więc... Więc skąd w ogóle sketch, jeszcze pierwszy? Bo tak naprawdę pracujesz jako skrzypaczka, więc czym się stał w ogóle sketching? Skąd w ogóle sketching? Ja w ogóle od zawsze lubiłam rysować i nawet mam za sobą rok studiów na architekturze, więc chodziłam też na kursy przygotowawcze rysunku architektonicznego. No wybrałam jednak skrzypce, natomiast gdzieś tam ta miłość do rysowania architektury mi została i znalazłam ten sketching właśnie szukając informacji o rysowaniu architektury, jak to robić gdzieś szybko, jak to robić właśnie na żywo, w taki no, sprawniejszy sposób niż tak, jak to robiliśmy na tych kursach rysunku, gdzie jednak była duża, bardzo duży format i bardzo dużo czasu to zajmowało. No i właśnie w ten sposób znalazłam informację, że jest taki ruch jak urban sketching i zaczęłam się w to wgłębiać i uznałam, że ojej, gdzie to było w ogóle całe moje życie. Najpierw tak się tylko przyglądałam tej grupie, ludziom, którzy tam wrzucali jakieś swoje szkice, swoje zdjęcia z podróży, gdzie rysowali. No i pozazdrościłam i dołączyłam do nich, zaczęłam sama rysować, sama organizować też spotkania tutaj we Wrocławiu. Ale do tych organizacji spotkań pewnie cała droga, bo mnie ciekawi moment, w którym w ogóle czemu tylko rok na architekturze? No bo właśnie studiowałam jednocześnie też na Akademii Muzycznej Skrzypce i uznałam, że jednak lepiej mi to dużo idzie niż potencjalne bycie architektem i nie byłam w stanie robić dwóch rzeczy na raz dobrze. No tak przerwałam te studia i w sumie nigdy na nie nie wróciłam po prostu na tę architekturę. Czyli też znowu studia tak naprawdę na dwóch różnych kierunkach. Tylko kreatywnie, rozwijanie kreatywnej duszy. Kiedy ty podniosłaś tak naprawdę kredkę i uznałeś, że będziesz szkicować? Nie pamiętam, bo ja zawsze lubiłam rysować. Naprawdę jak była mała, to lubiłam rysować i mam książkę z dedykacją taką o tytule Jak rysować i malować, którą od rodziców dostałam. Więc już wtedy też oni zauważyli, że ja to lubię i jakoś może bardziej... Nie ma tematu. Ale powiem o tej książce, Jak rysować i malować. Tak, to jest fajna książka. Myślę, że to jest książka dla każdego akurat. I ja też... Jakiś czas temu wróciłam do niej,
już jako dorosła osoba i dalej mi się podoba i dużo więcej teraz jej rozumiem tak naprawdę, bo ona jest przeznaczona dla osób tak naprawdę no, trochę starszych. I no zawsze właśnie gdzieś tam mi się to podobało, sam ten proces rysowania chyba po prostu sprawiał mi radość. No, ale bardzo się cieszę, że właśnie po tylu latach odnalazłam taki ruch, takie miejsce, gdzie no, przestałam rysować tylko do szuflady, ale też mogę się tym pochwalić i mogę to gdzieś właśnie publicznie w internecie i znaleźć ludzi, którzy lubią to samo, co ja. Niekoniecznie zajmują się tym zawodową, ale po prostu lubią to robić. A to kiedy znajduje nas Urban Sketching? Kiedy jest w ogóle Urban Sketcherka? W jakim sensie znajduje? No bo w którym momencie te szkice przestają być po prostu szkicami, ale zmieniają się w Urban Sketching? To znaczy Urban Sketching jako ruch ma swoje zasady. Generalnie ten ruch powstał w Stanach w 2007 roku. Zapoczątkował go taki rysownik i dziennikarz i ilustrator Gabi Campanario, który lubił właśnie rysować takie reportażowe rysunki na żywo gdzieś na mieście o różnych rzeczach, nie tylko architektura, jakieś sytuacje, może jakaś demonstracja, no nie wiem, ktoś coś robi, jakieś rzemiosło, może jakiś market. I bardzo to lubił, założył bloga, na którym zaczął, to był taki też początkujący internet, początkujące media społecznościowe, na którym właśnie na tym blogu zaczął wrzucać swoje prace i zaczął szukać ludzi też, którzy też to robią, może w innych miastach. Oni się zaczęli zrzeszać, zaczęli się potem spotykać na żywo i okazało się, że to jest fajne, przez to, że on zaprosił ludzi, no niekoniecznie właśnie profesjonalistów jak on, no bo on się tym zajmował zawodowo, też rysował do gazet i tak dalej, ale wszystkich, po prostu każdy, kto po prostu lubi rysować i chce mu się wyjść na miasto i rysować na żywo i to niekoniecznie jest taki plener długi, że to nie zajmuje dużo czasu, tylko są takie właśnie szybkie szkice reportażowe, dlatego urban sketching, urban, bo dzieje się no zazwyczaj w mieście, chociaż wiadomo, można też rysować i na plaży, i w górach, i gdziekolwiek. A jest jakaś różnica pomiędzy rysunkiem a szkicem? Szkic z założenia, to jest kwestia w sumie taka umowna i trochę płynna, bo szkic z założenia chyba właśnie o to chodzi, że jest taki dosyć szybki, jest taki, nie musi być skończony, rysunek jakby może być już skończonym rysunkiem po prostu, może też bardziej rysowanie kojarzy się z takimi technikami ołówek, pióro, powiedzmy takie bardziej linearnymi dla odróżnienia od malowania, od malarstwa, gdzie mamy farby, kolor, plamy, to jest takie rozgraniczenie, ale ono jest dosyć płynne, natomiast właśnie szkice można też wykonać farbami, nie? To nie musi być rysunek jako taki wykonany ołówkiem, można wziąć tylko farby i tymi farbami szkicować, więc szkic jako taki jest chyba bardziej no, czymś takim po prostu szybkim, ulotnym chwytaniem czegoś, tak jak malarze robili szkice do swoich dużych obrazów, prawda? I one nie musiały być jakieś super w ogóle, nie? Chodziło im po prostu albo o przećwiczenie czegoś, albo o na szybko, na żywo gdzieś byli, o zaobserwowanie, złapanie jakiejś sytuacji, którą potem sobie mogli na spokojnie dopracować już na większym formacie i mając więcej czasu. Bo ja mam aktualnie, najbardziej podobają mi się rysunki, które są tylko tak naprawdę przerysowane, jakby tylko jest tak naprawdę zarys obrazu. I niektóre obrazki, które masz w tym notesiku, są faktycznie tylko ani niepokolorowane, ani nie wykończone tak naprawdę, tylko kilka wzorków tak naprawdę wykombinowanych na papierze. Ciekawie to wszystko wygląda. I co z tym znanym dziennikarzem, co się w ogóle stało? No stało się to, że właśnie cały ruch tych ludzi było coraz więcej, oni się zaczęli skupiać w różnych miastach, zakładać kolejne grupy Urban Sketchers i postanowili, że założą organizację non-profit w Stanach Zjednoczonych, oficjalną, żeby właśnie promować to rysowanie na żywo, żeby je promować wśród ludzi, którzy nie robią tego koniecznie, nie robią tego zawodowo, tylko po prostu, że ma to jakąś wartość, że zwłaszcza w dobie, kiedy no już teraz każdy ma telefon przy sobie z aparatem i może zrobić zdjęcie, ale i robi te zdjęcia, ale tak naprawdę one się stają trochę bezwartościowe, bo nikt ich potem nie ogląda. No, ktoś coś widzi ciekawego, nawet nie popatrzy na to, co się dzieje, pstryknie zdjęcie, schowa, idzie dalej. Więc to rysowanie na żywo jest takie wartościowe o tyle, że my się rzeczywiście zatrzymujemy na chwilę, żeby to narysować. Choćby to był naprawdę super szybki szkic, 5 minut, nie wiem, 3, 7, 10. Zatrzymujemy się, przyglądamy się bardziej temu, co chcemy narysować. Może chwilę analizujemy, co się tak naprawdę dzieje, co jest ważne, czy co możemy pominąć, jakby to jest takie chwytanie esencji też tego, na co patrzymy. Zdjęcie, jak robimy, dopóki nie zrobimy na nim jakiejś operacji, jakiejś może retuszu, czegoś, to jest dużo, czasami za dużo na zdjęciu, natomiast w szkicu, kiedy mamy mało czasu, to co najważniejsze, co nas najbardziej interesuje w tej chwili, ewentualnie, jeżeli tego czasu jest więcej, no to możemy sobie dorysować jakieś tło, dodać kolory, coś tam dopracować. Bo, tak naprawdę dodatkowa para oczy w obserwowaniu miasta w pewnym sensie, bo ja na przykład miałem jakąś koleżankę, z którą wieczorem się przyszedłem po mieście. Ona zwróciła mi uwagę na to, jak światła niektóre świecą, jak kolory inaczej wyglądają i jak widać w ogóle światło tak naprawdę, jak inaczej się zmienia. I ja nigdy
nigdy absolutnie w moim życiu, nie patrzyłem na miasto w taki sposób, że widziałem kolory. Jakby musiałem się nauczyć patrzenia na kolory. I miałem jakby kolejny krok, oglądając swojego Instagrama, bo ty w dodatku widzisz ciekawe na przykład zakończenie dachu. Dachy w takim dziwnym kształcie tak naprawdę. I przeciekawy sposób tak naprawdę rysowania. Podobno jesteś też współzałożycielką USK Poland, Urban Sketching Poland. Nie jestem współzałożycielką, jestem jedną z administratorek, ponieważ ta grupa już została założona w 2015 roku przez Joannę Pligarę, Igę Oliwiak i Mateusza Hajnysza i oni wszyscy troje w międzyczasie wyjechali za granicę. Także przekazali prowadzenie tej grupy innym osobom. Oni przekazali to Justynie Wojnowskiej, potem ona jeszcze poprosiła do współpracy mnie. Teraz jeszcze to robi to z nami Kasia Kosiak. Każda z nas mieszka w innym miejscu, ale razem jakoś administrujemy tą grupą, organizujemy różne wydarzenia. Mnóstwo macie spotkań. Organizujemy festiwal międzynarodowy w Świdnicy, już 2 razy zorganizowałyśmy, także to takie cykliczne wydarzenie. Oczywiście to nie jest tak, że tylko my to organizujemy, bo grupa o tyle właśnie jest fajna, cała ta inicjatywa międzynarodowa, bo te grupy są w wielu krajach, w wielu miastach, o tyle to jest świetne, że każdy może zorganizować takie spotkanie. Nie trzeba być administratorem, nie trzeba być profesjonalistą, każdy może się do grupy zapisać, jeżeli ma ochotę, może zorganizować takie wydarzenie, po prostu uznać, tutaj w moim mieście jest ładne miejsce, jeżeli ktoś ma ochotę ze mną porysować w tym miejscu, zapraszam, data, godzina, umawiamy się i każdy może to zrobić, także to jest też piękne w tym ruchu, że to jest takie oddolne i oczywiście jest jakiś tam zarząd tej organizacji, żeby to się jakoś tam kręciło i żeby promować i organizować właśnie różne wydarzenia. Bo niektóre rysunki udostępniacie na swoim Instagramie. Tak, tak. No każdy udostępnia swoje własne, te, które uważa, że są warte pokazania. I jest też Instagram właśnie USK Poland, Urban Sketchers Poland, który gdzieś tam repostuje te szkice, jeżeli ktoś nas oznaczy. Albo informuje też o wydarzeniach w różnych miastach. Jest też grupa na Facebooku właśnie, której najwięcej się dzieje tak naprawdę i ludzie z całej Polski wrzucają swoje szkice i komentują i właśnie umawiają się na jakieś spotkania. Więc ciekawie się dzieje. O, jakiś hałas. Poszukam. Nie, to inne drzwi. Poszukam grupy na Facebooku. I z ciekawości... Zapraszam, Urban Sketchers Poland grupa. No, tak to się nazywa. Polecam, bo Instagram jest taki, trochę inaczej działa, bo Instagram jest takim bardziej taką wirtualną galerią, powiedzmy. Więc ja tylko publikuję. No jest tam ewentualnie, można zostawić komentarz, ale wydaje mi się to trochę mniej interaktywne właśnie niż gdzie jest ta grupa i ludzie wrzucają, mogą zadać sobie jakieś pytanie i ktoś na to odpowiada. No trochę inaczej to jest skonstruowane i ludzie są, nie rozmawiają na Instagramie. No właśnie, mogą prywatnie, ale wtedy to jest rozmowa między 2 osobami, nie ma takiej grupowej rozmowy. No na Facebooku właśnie to inaczej trochę wygląda i fajnie, bo można nawiązać interakcje, można o coś zapytać, o jakieś narzędzia, o przybory. Właśnie zapytać, hej, jestem z Białegostoku, czy jest ktoś właśnie w okolicy, kto chciałby ze mną porysować? I też znaleźć właśnie kogoś w swoim miejscu, nie tylko tam, gdzie te spotkania już się odbywają, ale też zainicjować właśnie w nowych miastach. Jak się tworzy takie grupy, z ciekawości? Jak się tworzy w ogóle takie strony? Jak się zarządza i jak się organizuje później jeszcze festiwale w dodatku? Z ciekawości. To jest moje drugie pytanie w sumie. Pierwsze pytanie. Kiedy sketching przestaje być hobby, a zaczyna być częścią życia? Nie wiem, to zależy od każdego tak naprawdę indywidualnie. No hobby też jest częścią naszego życia tak naprawdę. Więc no, to nie jest jakieś oderwane i wydaje mi się, że hobby jakiekolwiek to nie musi być sketching, ale takie, któremu lubimy poświęcać czas, które nas jakoś, nie wiem, uspokaja, uszczęśliwia, sprawia nam przyjemność. Każde hobby jest dobre i warto je mieć, jakiekolwiek by nie było. I no to jest też kwestia, na ile właśnie potem mamy czasu, żeby je realizować, więc ja też, no jak mam więcej czasu, to więcej rysuję. Jak mam mniej, jestem bardziej zajęta, mam dużo grania tutaj w NFM-ie, czy gdzieś wyjeżdżam czasami, nie wiem, z rodziną i mniej mam tego czasu, żeby gdzieś przysiąść i porysować, no to mniej, ale lubię to robić po prostu, więc... No to hobby to jest po prostu część życia, to nie jest jakieś oderwane od rzeczywistości. Prawda, najwięcej masz zdjęć, przypomniawszy, że czekałam w korku i mi się nie chciało czekać, więc zjechałem gdzieś na bok i po prostu zacząłem skeczować. Albo ogólnie, że w jakiejś tam kolejce i po prostu zaczęłam skeczować w ogóle cokolwiek. Czy to faktycznie po prostu jest takie, że wiesz, że idziesz przez miasto i masz takie, dobra, 15 minut, akurat narysuję rysunek? Trochę tak, czasami jest tak, że po prostu mam ochotę coś narysować i wtedy idę przez miasto i rozglądam się, co by tu narysować i znajduję, o, tu jakiś właśnie, tak jak mówiłeś, fajny daszek albo jakiś balkonik, albo jakiś wykurz, nie zwróciłam na niego wcześniej uwagi, to jest akurat jakiś tam murek, czy nie wiem, ławeczka, czy coś po prostu, żeby usiąść, no to sobie siądę i narysuję. A czasami po prostu jestem w jakimś miejscu typu, nie wiem, kolejka u lekarza, czekam na przystanku, jadę tramwajem, jadę autobusem, ileś godzin jedziemy na koncert na przykład z orkiestrą. I po prostu, no jest czas do zabicia i zamiast grzebać w telefonie można wyjąć szkicownik i w tym czasie po prostu narysować to, co jest. To nie musi być jakieś super ciekawe, ale szkic tego może być ciekawy. Można z tego zrobić ciekawy temat, można wyjąć właśnie coś
interesującego, w ten sposób spędzić czas jakoś no, inaczej właśnie niż ciągle w tym telefonie. Prawda. Strasznie fajnie to brzmi. No dobra, i kiedy ten urban sketching zaczyna być aż taki ciekawy, że wiesz, tutaj administratorka, organizowanie festiwali i chyba jakieś nawet konkursy macie z ciekawości, nie? Mamy też konkursy. Mamy oczywiście, żeby właśnie teraz zaczyna się taki sezon no, jesienno-zimowy, pogoda jest brzydka i już się robi coraz chłodniej i deszczowo. I no, macie Inktober albo Osktober z tego co widziałem. Usktober albo Inktober. Teraz mamy Sketchtober, to nazwaliśmy w tym roku, żeby się łatwo wymawiało, Sketchtober. Inktober to jest taka akcja, takie wyzwanie internetowe już od wielu lat istnieje i chodziło o zachęcenie ludzi, którzy lubią rysować, do rysowania tylko atramentu. I tam codziennie jest jeden temat, 31 tematów i można rysować z wyobraźni, z głowy, ze zdjęcia, na żywo, jak to chce. Natomiast my oczywiście, ponieważ urban sketching polega na rysowaniu na żywo i to promuje, więc nasz konkurs tutaj Sketchtober polega na tym, żeby jednak codziennie jakiś tam szkic stworzyć na żywo. Nie ma zadanych tematów, każdy sobie coś wybiera, ale dla wielu osób właśnie fakt, żeby przez miesiąc jakoś tak konsekwentnie i regularnie rysować codziennie, jest dużym wyzwaniem, ale jest też chodzi o takie podkręcenie swoich umiejętności. Jest to forma ćwiczenia i dużo osób no, zauważa dużą zmianę, jeżeli przez miesiąc regularnie rysuje, czy regularnie robi cokolwiek tak naprawdę. No, to może być, nie wiem, można codziennie coś ugotować, jakiś nowy przepis. Myślę, że tak samo to się przekłada na inne dziedziny. Tu rozmawiamy akurat aż o szkicowaniu, ale no to tak jak z graniem na instrumencie, prawda? Ćwiczymy codziennie, żeby się czegoś nauczyć. Tutaj jest tak samo. Jak ćwiczymy codziennie, no to coraz lepiej rysujemy. Mimo, że jest to tylko nasze, tylko albo aż nasze hobby, to warto się rozwijać. Więc te konkursy różne tam mają sprzyjać właśnie albo rozwijaniu umiejętności, albo po prostu zachęcić ludzi w jakiś takich zimowych, chłodnych miesiącach, żeby jednak gdzieś tam znaleźli pretekst, chwilę, może jakąś kawiarnię z widokiem, żeby nie marznąć, albo widok przez okno, albo chociaż nawet coś we wnętrzu i żeby jednak mieli motywację do rysowania. Gdzie też mieliśmy właśnie dużo konkursów, takich na rysowanie no, tego, co jest w domu. Mieliśmy tematy kuchnia, łazienka, bałagan, jedzenie, różne takie po prostu, żeby ludzie mimo tego, że są gdzieś tam zamknięci na lockdownie, to nie stracili tej chęci do rysowania. Rozwijanie swojej kreatywnej duszy tak naprawdę, nie? W jakikolwiek sposób. I faktycznie się cokolwiek codziennie się dzieje, to w ogóle zwiększa się skill. Kiedy zauważasz u ciebie, że rysowanie albo skaczowanie, tak naprawdę nie wiem, jak odmienić do tego. Wychodzi lepiej, wychodzi jakoś fajniej, albo właśnie od kiedy dołączyłam do tego ruchu Urban Sketchers, potem właśnie był jakiś pierwszy Inktober i zaczęłam generalnie rysować na żywo więcej, bo mi się to podobało i byłam taka nowa, w ogóle w to wkręcona. Na żywo czy on location? No my mówimy na żywo czy w terenie, on location, no to tak jest, właśnie ciężko nam przetłumaczyć ten termin tak naprawdę na polski, więc tak używamy tego anglicyzmu, bo on tak dobrze oddaje w lokalizacji, to tak po polsku trochę kwadratowo brzmi. No ale właśnie chodzi o to, że rysujemy tam w miejscu, gdzie jesteśmy, nie podpieramy się zdjęciami, nie rysujemy z wyobraźni, nie upubliczniamy tego w grupie. Oczywiście można to rysować i nie ma w tym nic złego, jakby nie zniechęcam do tego i też mi się zdarza rysować, czy tam ze zdjęcia, czy jak nie zawsze jest szansa, żeby narysować na żywo. Natomiast zasady grupy tego ruchu są takie, że tam publikujemy rzeczy, które są narysowane na żywo, no bo ma to większą wartość i jest to trudniejsze niż rysowanie gdzieś tam ze zdjęcia, które już jest spłaszczone do dwóch wymiarów. A tu mamy trójwymiar właśnie, trzeba wybrać z tego wszystkiego, co widzimy, jakiś ograniczony kawałek i zdecydować się, co tak naprawdę jest ważne i co chcemy oddać. A kiedy zaczynamy się uczyć o perspektywach, liniach w ogóle wszystkiego i całego nowego konspekcie? Bo ja obejrzałem twój live i ten live był właśnie o perspektywach. I o ile zrozumiałem ten live do trzeciej perspektywy, w momencie, w którym się pojawia czwarta perspektywa, nie mam pojęcia w ogóle, co się dzieje. I jak wiesz, ja nie zrozumiałem, czy narysowałeś mieszkanie przez rybie oko, co jest ciekawym. Cztery zbiegi. O co chodzi z tymi czterema perspektywami? Czemu aż tak zmienia? Znaczy, perspektywa jest jedna, znaczy perspektywy są różne tak naprawdę i każdy może mieć swoją. Tutaj rozmawiamy o perspektywie linearnej. Tak, no to są jakieś zasady tak naprawdę tego, jak widzimy rzeczywistość i one już dawno zostały jakoś tam skonstruowane i te zasady pomagają nam właśnie ten trójwymiar, który widzimy, przełożyć na tą dwuwymiarową kartkę właśnie stosując różne zabiegi, mamy linię horyzontu, mamy punkty zbiegu. Ja akurat się dość dobrze w tym orientuję, bo właśnie przygotowywałam się do studiów architektonicznych i gdzieś tam zawsze tą perspektywę generalnie lubiłam. Podobało mi się to wykreślanie tych różnych punktów i tych obiektów w perspektywie. Natomiast no też, żeby rysować gdzieś tam na mieście, no nie,
Warto się oczywiście jakoś tam orientować, natomiast nie trzeba, zawsze można sobie znaleźć jakiś łatwy temat, zawsze można sobie po prostu poszukać tylko kątów, no nie trzeba aż tak dokładnie rozumieć tego, bo niektórzy są tacy przerażeni, a bo ja to nie umiem tej architektury rysować, bo tam ta perspektywa, ja nie umiem, no nie trzeba, można sobie usiąść na wprost i w ogóle nie bawić się w to. Można się nauczyć, byle przyszedł porządek. Można się też, oczywiście można się też nauczyć, więc zamierzam zrobić jakieś warsztaty w najbliższym czasie z perspektywy, takie na żywo, też żeby osoby może, które mają jakieś tam kłopoty z tym, żeby im to jakoś w miarę szybko wytłumaczyć. Wiadomo, to jest też kwestia, no jak ze wszystkim, właśnie ćwiczenia, nie tylko obejrzenia jakiegoś tam właśnie tutorialu na YouTubie, czy gdzieś tam jakiegoś kursu na Udemy, czy Domestice, ale też potem, no, żeby spróbować coś rzeczywiście narysować, stosując te zasady, więc to... A jakie widzisz zmianę w swoich rysunkach, z ciekawości? Duże zmiany widzę, bo ja na przykład... taka lekkość kreski chyba, wydaje mi się, tak się mówi, że ktoś ma fajną kreskę, ja kiedyś nie wiedziałam do końca, o co chodzi, ale potem zaczęłam patrzeć na innych szkice, że ojej, rzeczywiście mają taki luźny ten styl i im więcej się rysuje, to też było odstawienie ołówka i gumki, przejście od razu do rysowania czymś, co się nie wymazuje, no atramentem, tuszem, pisakiem. Ale twoje rysunki atramentem są całkowicie inne. Ja sobie nawet zapisałem osobną kategorię na rozmowę o tym, bo przyjrzałem cały ten twój Inktober, te rysunki w porównaniu do całej reszty Instagrama są kompletnie inne. Na przykład rysowałeś taki jeden liść i rysunek tego liścia w ogóle nie wiem, w ogóle nie mam pojęcia, szczerze powiedziawszy, ale całkowicie bo, wydaje mi się... No bo widzisz, to coś jest coś innego niż właśnie sketching, czy tam urban sketching, czy po prostu szkicowanie. To były jakby zamknięte, przemyślane jakoś tam przeze mnie rysunki. Wtedy robiłam ten Inktober, to było chyba 2 lata temu. Podpierałam się nie tylko oficjalną listą, ale jeszcze tam różni rysownicy na Instagramie mają swoje też propozycje list, więc czasami łączyłam 2 albo 3 tematy na jednym rysunku z różnych list, żeby właśnie coś wymyślić, ale to było takie rysowanie bardziej z wyobraźni, ewentualnie podpierałam się jakimiś tam zdjęciami, żeby coś w miarę poprawnie narysować, jeżeli to była jakaś postać, czy nie wiem, ręka, czy nawet liść, no żeby mu się przyjrzeć, jak on się tam właśnie układa na żywo, ale no to było właśnie, to były jakieś tam przemyślane całe rysunki, dlatego one wyglądają inaczej niż taki właśnie szkic, taki urban sketch, który jest gdzieś tam, siadam na żywo i mam 15 minut, a nie 2 godziny. Ten rysunek jest nieduży, ale on zajmował sporo czasu i nawet czasami robiłam do niego próbny szkic, żeby go potem już narysować tak na czysto. Dlaczego przejście z ołówka na właśnie atrament jest aż tak zmienia rysunki? To jest nie tyle nawet przejście z ołówka na atrament, bo często przygotowując jakieś takie rysunki atramentem używamy, no robimy najpierw sobie podrys, szkic ołówkiem i potem dopiero nanosimy już na czysto tą warstwę, która ma być taka ładna i schludna. I większość ludzi tak rysuje, nawet ludzie, którzy rysują na żywo gdzieś tam, najczęściej zaczynają od szkicu ołówkiem, żeby złapać sobie właśnie jakieś tam kształty, kompozycje, tą perspektywę, której się tak dużo ludzi boi. I później poprawia to już powiedzmy atramentem, czy jakim tuszem, jakimś pisakiem i ewentualnie na to jeszcze nakłada kolor, albo zostawia tylko w wersji tam jednokolorowej, czarno-białej, czy brązowo, czy jaki tam akurat mają kolor tego atramentu, mniejsza z tym. Dlatego natomiast właśnie pominięcie tej fazy przygotowawczej, czyli właśnie robimy wstępny szkic, możemy coś wymazać, pominięcie tej fazy i przejść rysowanie od razu czymś właśnie atramentem, który się nie da wymazać, zmienia nasze podejście do tego, bo no, zastanowimy się 3 razy, zanim postawimy tą linię, bo ona już nie będzie da. Nawet jak już potem postawimy ją źle, wiemy, że jest źle, ale no to z kolei kombinujemy w takim razie, jak ją ograć, jak wybrnąć z tego, że coś jest trochę nie tak, no to zrobimy tak trochę krzywo, jakoś to ogramy, może coś tam dorysujemy odwracającego uwagę, ale no budynek po prostu się zmienia. Będzie trochę krzywo, ale to jakby ta taka trochę koślawość niektórych tych szkiców właśnie dodaje, jak dla mnie, ja to lubię, ona dla mnie dodaje takiej świeżości temu, takiego uroku, które takie już wystudiowane i bardzo precyzyjne szkice, ale one są takie, no... trochę drętwe, że tak powiem. Nie chcę tu nikogo obrazić, bo bardzo podziwiam i też sama też czasami tak robię, ale widzę, że potem rysowanie drugi raz po tych samych liniach już to już nie jest to samo, kiedy człowiek śmiało, no najwyżej będzie źle, no to najwyżej przewrócę kartkę i zacznę jeszcze raz albo po prostu innym razem sobie narysuję coś innego. Ten rysunek z 4 zbiegami był ciekawy, bo faktycznie coś tam się po prostu, wydaje mi się, że ten taki jeden szczegół przełamuje tak naprawdę całą resztę obrazu. Ja już nawet nie pamiętam, kiedy to było w ogóle, już nie pamiętam, co tam to było prawda. Na tym rysunku. Nie ma co przeglądać Instagrama. Kiedy dodajemy kolory? Kiedy zaczyna się w ogóle dodawanie kolorów do samego obrazka?
Właśnie są dwa podejścia, bo są osoby, które tak jak ja lubią sobie zacząć od konturu i narysują właśnie tak, myślą bardziej może jakimiś liniami, bryłami takimi. Zacząć narysować właśnie najpierw kontur, chociażby taki dosyć pobieżny, ale jednak. I potem nakładają na to kolory, jeżeli w ogóle mają ochotę użyć tego koloru. Jest druga grupa ludzi, którzy bardziej właśnie malarsko podchodzą do szkicowania. Może to też wynika z jakiegoś ich doświadczenia, że więcej właśnie malowali, może jakieś obrazy, czy po prostu inaczej patrzą na rzeczywistość i widzą bardziej nie linie, kształty i bryły, tylko plamy koloru po prostu. Tak jak mówisz, że się nauczyłeś patrzeć na kolory. Ja właśnie tego nie rozumiem, właśnie, to właśnie są ludzie, którzy właśnie bardziej tak patrzą na rzeczywistość i widzą te plamy koloru w pierwszej kolejności, a potem dopiero się zastanawiają nad liniami, perspektywą i takimi rzeczami. Więc są osoby, które właśnie tak, mam takie koleżanki, które właśnie i podziwiam, które zaczynają właśnie od nałożenia jakichś tam plam, po prostu nie bardzo widać, co to jest na początku i potem dodają coraz więcej szczegółów i do tego i pojawia się gdzieś tam ten kształt, ten zarys. I też świetne oczywiście rysunki, obrazki, szkice z tego wychodzą. To już trochę nie są rysunki, trochę są malunki. Dlatego tak, no, to nazewnictwo jest takie trochę płynne. Wtedy już malowanie obrazu tak naprawdę. A kiedy się tego uczymy? Kiedy się uczymy, jak dobrać tak naprawdę kolory? Bo mój robiony twój sketch, jeszcze pojawiasz z całego Instagrama, jest jak masz całą paletę kolorów rozłożoną na różne pędzelki, czy cokolwiek, nie pamiętam. Z jednej strony i z drugiej strony. Tak naprawdę wszystkie kolory widać aż do białego. Czy chyba chodziło o... nie pamiętam, o co chodziło. Ale i różne kolory. Miałeś taką całą paletę kolorów tak naprawdę. Więc kiedy uczymy się dobierać kolory do obrazka? Kiedyś próbowałam jakieś kredki mieszać ze sobą i co tam wychodzi z tak, tego mieszania. Bo ja się taki, dziwiłem, taki jakby diagram, coś takiego, że są mieszanie albo różne kolory farb, co daje jakby mieszanie tych farb. Taki diagram lubię, tak lubię to malować i warto to robić, bo wtedy człowiek poznaje jakoś tam te swoje narzędzia. Ale kiedy się tego uczymy? Kiedy chcemy. Tak, to już zależy od każdego. Jak ktoś lubi kolory i w ogóle pracę z tymi kolorami, no to warto właśnie nie tylko malować gotowe obrazki, czy rysować, jeżeli używamy kredek, jakichś tam suchych technik, ale warto też właśnie robić, na próbę ćwiczyć właśnie, robić sobie takie próbniki kolorów, patrzeć, jak się mieszają, jakie dają właśnie różne składowe, co się stanie, kiedy mocniej przyciśniemy tą kredkę, albo słabiej, albo właśnie damy więcej akwareli, czy mniej, czy jakiejś innej farby, czy innej techniki. Może pisak. Ostatnio, wczoraj koleżanka rysowała długopisem wielokolorowym, gdzie nie tylko używała tych czterech kolorów, które w nim były, ale też bardzo delikatnie kreskując, uzyskiwała nowe kolory, których nie było. Znając się na tym, jak właśnie działa mieszanie barw, można naprawdę bardzo dużo uzyskać. Że warto to robić, ale kiedy, no to już każdy decyduje. A czemu nie tylko ołówki? Z ciekawości. Bo mi się właśnie sketching najbardziej kojarzy z ołówkami. Czemu nie tylko ołówki? Ja w ogóle nie przepadam za ołówkami. Znaczy, uwielbiam, kocham kredki. Uwielbiam. Za ołówkami jako takimi nie przepadam, dlatego, że one się rozcierają po prostu. I kiedyś na architekturze właśnie tam trzeba było rysować ołówkiem i to mnie zawsze denerwowało, że no gdzieś tam potem cieniując i rysując, no ten grafit po prostu rozciera się pod ręką, no trzeba pamiętać, żeby coś podłożyć. Oczywiście można jakoś temu przeciwdziałać, natomiast ten rysunek jest taki trochę brudny. Więc kredki już o tyle lepiej, że inaczej i inne jest to spoiwo i inny jest ten pigment, ten rdzeń, który rysuje, więc to się już trochę mniej rozciera. Natomiast atrament, no to z tym nie ma problemu, jak już zaschnie to. Dlatego tak lubię, bo taka dla mnie czysta jest ta technika. Natomiast oczywiście ołówek jest bardzo podstawowym narzędziem i warto od niego zacząć, ale właśnie o tyle jest zgubny, że można go wymazać, więc wiele osób, ja byłam tą osobą, więc dlatego tak mówię, bo sama przez to przechodziłam, przez tą fazę rysowania ołówkiem. Jedna linia źle, mazanie, jeszcze raz źle, mazanie, dziura na wylot już od mazania po prostu i dalej źle i brak jest właśnie takiej pewności w tym rysowaniu. Dopiero moment, kiedy odłożyłam ten ołówek i gumkę i przeszłam właśnie do rzeczy, które się nie wymazują, no zupełnie inaczej zaczęłam rysować. Dlatego atrament. Drugi live, który nagrałaś, jest właśnie o atramentach i o tuszu wodoodpornym. I to jest ten live, na którym się zgubiłem, szczerze powiedziawszy, bo włączyłem sobie z ciekawości, jak się przygotowywałem do ciebie i nie wiem, wkręciłem się, szczerze powiedziawszy, co jest w ogóle błędem, bo on trwa półtora godziny. Ale faktycznie sprawdzacie każdy atrament i jak się sprawdza przez wodę i tak naprawdę ja myślałem, że w którymś będzie zakończycie, a wy po prostu testujecie wodę. I kiedy tak naprawdę się pojawia dodatkowo wiedza o atramencie, wiedza o tuszu? Kiedy w ogóle człowiek się zaczyna uczyć, jak wszystko tak naprawdę na papierze? Jeszcze różne papiery sprawdzaliście. To jest studnia bez dna. To można się całe życie jakby, no, uczyć, po prostu dowiadywać jakichś rzeczy tak naprawdę i myślę, że różne osoby mają różnie. Niektórzy mają jakąś jedną ulubioną technikę i się jej trzymają. Ja lubię eksperymentować, lubię próbować nowych rzeczy, więc zawsze jak mam coś nowego,
nowego, mogę nawet komuś wyjąć z piórnika i gdzieś tam sprawdzić na z tyłu swojego szkicownika, to zawsze lubię sprawdzić, jak to, co to, jak to działa, jak się zachowuje, a jak się da się rozmyć, a może się nie da. Więc gdzieś tam no, jest taka grupa osób, które bardziej się tam wkręcają właśnie w takie też testowanie różnych narzędzi i orientują się potem w różnych markach i próbują, kupują, wymieniają się też, my się wymieniamy często z innymi tutaj sketcherami, tymi atramentami, no bo niektóre nie są tanie, więc tam odlewamy sobie do buteleczek i tam strzykawki, pipetki całe tutaj. Uciekajmy już od strzykawek. Ale mnie ciekawi koszt atramentu. Jaki jest koszt atramentu, szczerze powiedziawszy? To zależy. No są bardzo różne. Mam polskie atramenty, na przykład KWZ Ink jest taka manufaktura. Świetne atramenty, ale one nie są wodoodporne. Natomiast bardzo, bardzo ładne kolory i bardzo mocno napigmentowane, więc właśnie nie tylko do pisania, ale też do szkicowania, do rysowania są bardzo ciekawym rozwiązaniem, bo można od razu tylko dodać trochę wody i jakieś fajne cienie nimi zrobić. Teraz właśnie w tym miesiącu mam z okazji tego sketchtobera, używam właśnie takiego atramentu i tylko i wody, i to jest takie ograniczenie trochę narzędzi, żeby też trochę na chwilę odsapnąć od tego koloru. No ale właśnie i takie atramenty kosztują około 40 zł za taką dość dużą buteleczkę. To naprawdę na długo starcza, albo można obdzielić po prostu jeszcze 7 koleżanek i kolegów. Natomiast są takie oczywiście, te wodoodporne są trochę droższe, ale też są różne firmy, więc nie chcę tutaj jakoś tam przynudzać w markach. Są takie za 40 parę złotych i są takie za 100 ileś, więc to już też zależy od właśnie jaki tam kolor chcemy, no bo czarny chyba stosunkowo najłatwiej, ale ktoś chce bardziej czarny, mniej czarny, a ktoś chce jaśniejszy brązowy albo ciemniejszy, więc to już można tam... Właśnie, a kolory? A jak najbardziej ciekawe kolory? Kiedy zaczynamy kompletować swoje własne kolory? Bo masz te różne pudełka i też widziałem, że w różnych pudełkach są różne barwniki, chyba to już wtedy nazywa atramenty. Farby, akwarele. To nie są atramenty, to są akwarele. Mam różne takie, mam na przykład ze sobą takie pudełeczko. Nie wiem, czy będzie widać, ale to jest 6 półkosteczek akwareli, może będzie coś widać, zobaczymy. No więc właśnie, no to jest tak, że mam w domu dużo akwareli i kupuję ciągle nowe, bo lubię i właśnie lubię testować i tak dalej i sprawdzać, jak się jeszcze one ze sobą łączą i ale właśnie wybieram sobie potem jakieś takie podręczne kilka kolorów, które dużą możliwość wymieszania z nich innych barw, żeby nie nosić za dużo już potem ze sobą. Ewentualnie zmieniam te paletki w zależności od, nie wiem, pory roku albo humoru, albo po prostu na co tam mam akurat do tego. Ile się nosi ze sobą? Kiedy zaczyna się takie kompletowanie? No to już na samym początku chyba, jak ktoś zaczyna przygodę, przynajmniej właśnie z urban sketchingiem, no bo tutaj mówimy właśnie o wychodzeniu z narzędziami w teren, no to nie jest tak, że siedzimy sobie właśnie przy swoim biurku czy gdzieś tam stole i mamy wszystkie narzędzia, które chcemy pod ręką, tylko właśnie no tutaj wchodzi kwestia zestawu, który chcemy zabrać za sobą. Pytanie też, czy idziemy specjalnie, czy jedziemy gdzieś specjalnie z zamiarem rysowania, no wtedy ja zabieram trochę więcej rzeczy, powiedzmy, i żeby mieć jakiś wybór, jadę na kilka dni gdzieś na festiwal właśnie, gdzie będę rysować, no to tam różne techniki może i żeby mieć więcej opcji do wyboru. Natomiast na co dzień noszę ze sobą właśnie pudełeczko z farbami, pędzelek z wodą, jakieś pióro właśnie z wodoodpornym atramentem, no i jakiś mały szkicownik, tutaj mam taki, o, albo ten, i to tyle. I takie rzeczy noszę zawsze po prostu przy sobie, na co dzień, na wszelki wypadek, właśnie na zasadzie, a akurat tam czekam na autobus, albo gdzieś siedzę po prostu i na coś czekam, albo po prostu mam ochotę coś narysować, bo widzę coś ładnego na mieście i mam chwilę. Wyformował się dodatkowy skill tak naprawdę, który jest, zwracam uwagę na budynek i mam takie, no dobra, ten obrazek warto w notaciku zarysować. Jakie było pytanie? Żadne, takie ogólne było, na temat tych komentarzy do tego. Dlatego bardziej pytanie, ile znasz barw, z ciekawości? Bo na swoim Instagramie niektóre ciekawie rozpowiadasz, na przykład jest kolor turkusowy i jest ten kolor bardziej niebieski i bardziej zielony. I zaczęła się jakoś nazywać w ogóle. To znaczy, to jest tak, że mamy te kolory jakieś tam podstawowe dopełniające takie podstawowe barwy, żółty, czerwony, niebieski, zielony, prawda, pomarańczowy, potem brązowy. Natomiast oczywiście potem mamy, no w przypadku producentów czy farb, czy producentów kredek, jakieś różne odcienie kolejne, czy jakieś jaśniejsze, ciemniejsze, gotowe, których nie musimy sami mieszać, prawda, tylko one są już przygotowane i one też mają swoje nazwy po prostu tych barw, więc często to albo po prostu to jest nazwa typu jasny niebieski, albo szary 40%, bo są takie kredki, że mamy szary 10%, szary 20% i tak dalej, i tak dalej. Ale wielu producentów ma jakieś takie ładniejsze, opisowe nazwy. Tu mam na przykład jesienna zieleń się nazywa farba od Aquarius, od Romana Szmala, albo Shadow Violet, czyli
fiolet cienisty chyba to się po polsku nazywa, więc to też są takie nazwy trochę może bardziej już poetyckie, czy takie, które mają się z czymś kojarzyć, ale fajnie, że one są, bo łatwiej mi jest zapamiętać właśnie jakąś taką nazwę jesienna zieleń niż numer ileś tam, właśnie nie pamiętam ile, jaki on ma numer, ale bo chcę potem, jak mi się skończy, chcę kupić taką samą, łatwiej mi zapamiętać nazwę tego koloru niż numerek tego koloru, nie mam takiej aż dobrej pamięci do numerów, niektórzy pamiętają, tak podziwiam. Pozdrawiam Alenkę. Ma sens, wszystko ma sens, w ogóle ciekawie, a korzystasz w ogóle z kredek? Tak, bardzo dużo. Więc tak. Masz jakieś ulubione swoje własne kredki? Mam ulubione kredki. Ostatnio najczęściej używam kredek Pablo marki Carandash. Bardzo je polubiłam. W ogóle to są fajne kredki. Mam też Luminance. To już są takie z wyższej półki. Jedna kredka kosztuje kilkanaście złotych. To już jest naprawdę droga sprawa. Bardzo mocno napigmentowane i są też bardzo wytrzymałe, więc to jest też tak, że w przypadku, kiedy rysuję, powiedzmy, no właśnie w notesie, który zamknę i gdzieś tam będzie leżał sobie zamknięty, to nie ma takiego znaczenia. Natomiast jeżeli rysuję coś, co ma być powieszone na ścianę kredkami, farbami zresztą też, to jeszcze ma znaczenie światłoodporność tych produktów. Więc jeżeli to będzie obraz, który albo ktoś zamówił u mnie, prawda, i u kogoś ma wisieć, bo jeszcze jak mi zbladnie w domu, no to pół biedy, ale jak dam go komuś i u kogoś zbladnie w domu, no to tak jak plakaty widzimy często takie już, które gdzieś tam wiszą dłużej na słupach, na dworze i robią się całe niebieskie, bo czerwony wyparowuje, no to właśnie chodzi o to, żeby ten kolor, nie, te pigmenty były odporne na światło. No więc no właśnie, to im dalej w las, tym więcej drzew zaczynałam od kredek Mondelus Kohinoor, takich wodorozpuszczalnych, też mi się nimi dobrze rysowało, więc przeróżne marki. Mamy takie coś jak kredki Inktense na przykład firmy Derwent, które są wodorozpuszczalne, ale właśnie mają tusz jakby w sobie, więc jak już zastygną po rozpuszczeniu, to są odporne, można nawet nimi malować po tkaninach, po różnych rzeczach. Więc... I jak wybrać dobrą kredkę do rysunku? No właśnie, tutaj to też jest ciekawe pytanie, bo mam, ponieważ lubię kredki i lubię testować i lubię kupować, nawet jestem totalną gadżeciarą, jeśli chodzi o rysowanie. Tutaj też zauważyłam, że cieszę się, że mam ileś rodzajów kredek, bo do różnych rodzajów papieru też wtedy wybieram sobie różne rodzaje kredek. Mam jakiś szkicowik, powiedzmy, akurat, którego używam na bieżąco z papierem bardziej szorstkim. No to wtedy wybieram bardziej miękką kredkę, która lepiej się w te właśnie drobne jakieś tam, w tą strukturę tego papieru wgryzie gdzieś tam. Jak mam bardziej gładki, no to wolę trochę twardszą. Więc tutaj, jak zwracamy uwagę na takie niuanse, ja często lubię też zmieniać właśnie szkicowniki, rodzaje papieru, kolory papieru nawet właśnie, czy one mają swoją właśnie, różnią się powierzchnią i mi osobiście lepiej pasują do danego papieru, ale to jest też bardzo indywidualna kwestia, niektórzy może tak na to nie zwracają uwagi. Czyli tak naprawdę wiadomo, to jak ktoś umie, to tanimi kredkami na jakimś tam zwykłym papierze do ksero też ładnie narysuje. To nie jest tak, że trzeba mieć te rzeczy, wiadomo, że można tym ołówkiem naprawdę z Ikei też coś narysować. No jasne, że tak. Na jakimś po prostu kawałku, nie wiem, ulotki, który się znalazł. Mam kolegę, który zapoczątkował taki ruch, żartobliwie nazywamy urban śmiecing, który polega na tym, że on po prostu jak znajdzie czasami gdzieś w śmietniku jakiś kawałek, nie wiem, kartonu albo jakiejś takiej płyty gipsowej i ma akurat przy sobie jakieś parę kredek czy coś, no to narysuje coś na żywo akurat, co jest, i zostawia to tam po prostu z tym rysunkiem na tym kawałku właśnie. No już śmiecia czegoś, co miało być wyrzucone, a on to jakby przekształca w jakąś formę, no jednak sztuki. Kurde, ciekawe. Więc tak jak mówię, można, nie trzeba naprawdę mieć tych kredek tam za 17 zł zwykły ołówek albo zwykły jakiś cienkopis jeden i zacząć od tego. To wciąga i uzależnia, więc ostrzegam wszystkich, którzy by chcieli zacząć może, że to no. Tak słyszałem właśnie, więc cały zestaw z ciekawości, ile kosztuje? Nie pytaj. Dobra, zapytanie. Dużo. Za dużo. Jak wejdę do sklepu plastycznego i nic nie kupię, albo kupię tylko to, po co weszłam, czyli na przykład skończyła mi się jedna kredka jakaś tam turkusowa i weszłam po turkusową kredkę i uda mi się wyjść tylko z turkusową kredką, to jestem z siebie bardzo dumna, bo zawsze jeszcze tam, tutaj jakiś nowy zeszycik, a coś tam, nieważne, że już mam w domu pełno innych, ale zawsze chcę się jeszcze spróbować, no to jest takie gadżeciarstwo. A ile rysunków się sobie zostawia? No. Ja tak naprawdę większość zostawiam sobie, bo też trochę to na tym polega, że rysujemy my urban sketcherzy, tak powiem, grupowo, najczęściej w szkicownikach właśnie i to też jest takie, że te rysunki są dla nas, dla naszej frajdy, dla naszych umiejętności, poprawiania naszych umiejętności. To szkicowanie w szkicowniku, może dzięki temu, że nie mamy gotowej kartki i ona jakby ma być skończonym dziełem, tylko to jest szkicownik jakby z założenia, on służy, żeby rozwijać nasze umiejętności, że nie musi być idealny, więc... A właśnie, żeby było idealnie, da się idealnie coś naszkicować? To by chyba musiało być znaczy, idealne da się. No, mam tu właśnie, mam tu w ogóle takie szkicownik, mam jeden szkicownik, który jest taki, no tutaj wow. Kolejka właśnie w przychodni, tutaj czekałam, aż otworzą sklep, tutaj wracałam do domu, chciało mi się coś narysować, no to podjechałam gdzieś tam tutaj akurat na wycieczce, no to też tam chwilka, 10-15 minut, mam nadzieję, że tutaj się jakiś hałas nie nagrywa. Ja też mam nadzieję, ale nie mam pojęcia, nikt tak nigdy mikrofon nie
żeby... bo tutaj ruszam stołem. Więc takie, o tutaj tramwaj stał chwilkę, no to akurat lubię ten model tramwaju, więc go naszkicowałam. I to są takie szybkie tutaj coś tam, no tak mi się średnio podoba, ale co, no to nieważne, przekładam kartkę, będzie następny szkic, prawda? Dobra, ale mnie ciekawi... Mam takie szkice, na przykład trochę ładniejsze, tu jest taki drogi szkicownik. Pokażesz w stronę aparatu? Czy da się w ogóle? Może będzie widać. Tu jest taki droższy szkicownik, tutaj mój kolega, który robi ręcznie super jakości szkicowniki, Kowal Sketchbooks, i właśnie tutaj to jest taki świetny papier bawełniany 100%, taki do akwareli, więc tutaj to już tak z namaszczeniem podchodziłam do tego szkicownika, jednak się bardziej starałam, gdzieś tam czułam tą trochę presję tego papieru, i tu są jakieś szkice z podróży, mimo że nie zawsze one są jakoś tam, no czasami nie miałam jakoś dużo czasu, żeby je zrobić, no nie wiem, 20 minut, pół godziny. No bo nigdy nie są. Ten papier, ale... co znaczy 100% bawełna? Jak jest... No bo zazwyczaj te papiery, których używamy gdzieś tam na co dzień, czy mamy właśnie takie do drukarki, czy w książkach, czy właśnie w takich tańszych szkicownikach, to są papiery celulozowe po prostu, no bo to jest tańszy surowiec i gdzieś tam też jakoś może być odzyskiwane z różnych rzeczy. Natomiast papier bawełniany jest droższy i też szkicowniki też są droższe z tego względu, że on się inaczej zachowuje, nie jest łatwo go na przykład zszyć maszynowo, taki gruby papier, więc dlatego te szkicowniki właśnie z bawełnianym papierem 100%, no, są zrobione ręcznie zazwyczaj, te, które są dostępne na rynku, więc to też, no, przez to, że to jest ręczna praca, no, manufaktura po prostu, no, też są odpowiednio droższe, no, bo to nie jest tak, że chińska fabryka wypuszcza po prostu 1000 szkicowników na godzinę, tylko właśnie kolega po prostu 20 tych szkicowników robi przez tydzień, nie? Więc one też mają swoją cenę, swoją wartość, no i wtedy też wiadomo, że jakoś tam bardziej podchodzę do tego, no też jakieś tam błędy się tutaj zdarzają, ale no, staram się z nich jakoś tam wybrnąć. Ale... A kiedy te kolory się aż tak dopasowują do siebie? To mnie najbardziej ciekawi, że im dalej w las tak naprawdę, tym różnica w kolorach i tym w ogóle, jak tak naprawdę jeden budynek właśnie się zmienia, albo cienie tak naprawdę się pojawiają. Jak tak naprawdę znać te kredki, albo to nie są kredki, nie? To są akwarele. Akwarele. Znać akwarele na tyle, żeby wiedzieć, jaki będzie po wyschnięciu efekt. No to jest ta kwestia ćwiczenia tak naprawdę. No tak jak mówię, że wszystko trzeba ćwiczyć, tak samo jak ćwiczę na granie na skrzypcach, tak samo. Albo rysując jakieś takie mniej zobowiązujące szkice, gdzie po prostu nie boję się spróbować różnych rzeczy. No najwyżej mi nie wyjdzie, no to przekładam kartkę i rysuję dalej. Właśnie nie tylko gotowe jakieś tam szkice, obrazki, gotowe obiekty, ale też mieszanie po prostu kolorów, patrzenie jak się zachowują, to też są właśnie, to są tak naprawdę godziny, dni spędzone na tym, żeby to wyćwiczyć. No to jest praktyka, jak ze wszystkim. No, praktyka czyni mistrza. Czyli z tego, co rozumiem, z tego, co mówisz, po prostu codziennie robić coś nowego, codziennie próbować następny kolor, codziennie na następnej stronie rysować, na następnej stronie, cokolwiek, wiesz, przełożyć i po prostu na drugim zakończeniu rysować inny rysunek, nie? Dlatego do tego budynku, do tych kwiatów jest w ogóle całkowicie inna różnica i nie wiem w sumie, czy w taki sposób chciałem zakończyć to zdanie. Ale no chodzi mi o to, że z tego, co mówisz, to żeby narysować to niebo na tyle ciekawie, to po prostu jest codzienne rysowanie nieba. Nie wiem, czy codzienne, ale na pewno wiele razy gdzieś tam sobie próbowałam na kartce, jak zrobić takie płynne przejście, jak to uzyskać, żeby się nie porobiły jakieś tam kalafiory takie z farby i wody i tak dalej, więc to wymaga wyczucia i tak gdzieś tam oczywiście jakieś niedociągnięcia się zdarza, chociaż właśnie ponieważ są to szkice, a nie jakieś gotowe arcydzieła, to też jakoś tam się tym nie przejmujemy. Ale no tak, to jest kwestia po prostu wprawy poznania swoich narzędzi. Warto po prostu poznać swoje narzędzie. Jak ktoś mówi, a bo mi nie wychodzi, obejrzałem 3 tutoriale o akwareli, dalej mi nie wychodzi, no dobrze, obejrzałeś. A czy zrobiłeś ćwiczenia na przykład, które były zadane w tych tutorialach, czy tylko obejrzałeś, bo to jest ważne, nie tylko obejrzeć, bo no ćwiczenie fizycznie, mięśni, ręki, wyczucia, tak. Czy naciśniemy mocniej, czy słabiej, ile tej wody tam damy, wyciśniemy, no to są już takie niuanse i gdzieś tam wiadomo, no im więcej to robimy, tym potem lepiej to nam wychodzi, im lepiej mi to wychodzi, tym więcej mi to sprawia frajdy, tym bardziej mi się chce to robić, więc to gdzieś tam wiadomo, przekraczamy taki moment może na początku, jak nam coś nie idzie, to jest ciężko, ale no jak włożymy w to trochę też jakieś właśnie trochę ćwiczenia i jakieś uwagi, to potem procentuje. Tylko rysowanie, malowanie właściwie akwarelami, z tego co słyszałem, jest inne w ogóle. A kiedy poznać, może ten styl w ogóle do mnie nie pasuje i będę rysował w czym innym? No myślę, że warto po prostu popróbować sobie, nie? Właśnie to jest też fajne w spotkaniach Urban Sketcherów, że przychodzą ludzie, mają różne przynoszą właśnie szkicowniki z różnym papierem, jakieś różne rodzaje kredek, różne rodzaje farb, jakieś pędzle, pisaki, pióra, atramenty. Możesz sobie po prostu od kogoś spróbować, my się, prawda, podzielimy. Możesz sobie przyjść, popróbować na tym, na tamtym. Ta kredka mi się podoba, bo ma taką właśnie odpowiednią konsystencję na mój nacisk, którego używam. To jest też fajne właśnie, że mieć taką grupę wsparcia ludzi, którzy lubią robić to samo.
samo, że oni po prostu, można ich o coś zapytać, można od nich czegoś popróbować, to jest super. Zanim się gdzieś tam zainwestuje w jakieś swoje narzędzia, warto po prostu przyjść do Urban Sketcherów i sobie coś tam sprawdzić. I kiedy powstaje swój własny skill? No skill powstaje cały czas tak naprawdę i cały czas się uczymy nowych rzeczy, jak coś robimy, więc chyba nie ma górnej granicy, wydaje mi się, bo jak patrzę na, no najlepiej się porównywać do samego siebie, jak patrzę na swoje szkice gdzieś tam, jak z początku, jak zaczynałam rysować tak na żywo, no to widzę duży postęp, natomiast cały czas no, widzę u siebie jakieś tam błędy i chciałabym lepiej, widzę osoby, które to robią lepiej, nie wiem, sprawniej, jakoś tak swobodniej i no ciekawiej. Dobra. No już jakiś tam poziom jednak osiągnęłam i są ludzie, którzy mówią, nie, no co ty mówisz, ty tak ładnie rysujesz a też osoba, której ja podziwiam i już mi się wydaje, że są absolutnymi masterami, oni też mówią, nie, tu mi nie wyszło, nie, to nie tak chciałem, żeby nie tak było, a mi się wydaje, że w ogóle przecież to jest rewelacja, w ogóle co tu jeszcze można zrobić lepiej właściwie, więc sky is the limit i no cały czas człowiek gdzieś tam się. Ale wiesz, jaka jest różnica? Jak mamy notę z IKEA i ołówek z IKEA i coś naszkicujemy, to całkowicie jest inaczej, jak mamy specjalny papier, specjalne barwniki i narysujemy już coś pod, wiesz, tak naprawdę obraz. Całkowicie jest inny efekt, nie? I czasami jak się szkicuje coś ołówkiem, nigdy w życiu człowiek się nie spodziewa, że jak się nauczy akwareli, to później będzie, wiesz, kurde, coś takiego malował. No, dlatego warto próbować. Znaczy z tym ołówkiem z IKEA to też trochę muszę jednak sprecyzować, bo złe narzędzia mogą nas zniechęcić. Więc, no tak. Dobra, to wiadomo, że właśnie jak już ktoś umie, bo już się nauczył... Bo to jest walka na ziemi niczyjej to może tak naprawdę i tym ołówkiem, i byle czym, i patykiem nawet, prawda? Ale gdzieś tam zaczynamy, to jest na przykład ten przypadek, powiedzmy, powiem na przykładzie akwareli, nie? Wszyscy pamiętamy ze szkoły te takie dropsy, takie kolorowe. One były ładne, takie kolorowe, natomiast jak się próbowało tym coś namalować, na papierze oczywiście do drukarki albo takim bloku rysunkowym zwykłym, który się absolutnie nie nadaje w ogóle do użycia wody i dopiero teraz to wiem, jak już się wgłębiłam w temat, które nie mają w ogóle pigmentu i zawsze myślałam, że ta akwarela to jest jakaś beznadziejna technika, w ogóle blada i w ogóle nic się nie da z tego w ogóle zrobić i co to jest. Kartka wyschnie, przyłastawię na ścianie. Kupiłam sobie po prostu wcale nie jakieś super drogie, ale no takie już jakby profesjonalne akwarele i okazało się, że wow, że to są super intensywne kolory. Jeszcze trzeba wiedzieć, jak się z nimi obejść, żeby sobie je namoczyć najpierw, żeby one się trochę pobudziły. I nagle to są super intensywne kolory i oczywiście używając nie papieru do drukarki, tylko jednak papieru dedykowanego do technik mokrych, żeby on przyjął trochę tej wody, żeby nam się nie kulkował, nie robił dziur na wylot, żeby ta farba się też ładnie rozprowadzała. A zrobiłeś jakieś dziurę na wylot? Wodą? Bo ja kiedyś właśnie na swoich Instagrama powiedziałeś, że całkowicie nie czujesz akwareli i że nigdy nie będziesz ich używała, więc w ogóle ja teraz całkowicie zdziwienie, że nagle słyszę, że w ogóle akwarele na jakimś papierze, no ale dobra, no nieważne. No właśnie kiedyś miałam tak, że wydawało mi się, że i ta akwarela i też tak podchodziłam jeszcze do niej tak, oh, ale ona jest taka trudna i taka nieprzewidywalna i tak się rozlewa i nawet jak już miałam te dobre farby, ale tak, bo byłam przyzwyczajona na początku do rysowania bardziej właśnie kredkami i takimi technikami rysunkowymi, które mają więcej kontroli. Bo ten budynek jest strasznie wyraźny. I to było takie, gdzieś tam człowiek nabiera wprawy, ile tej wody dać, ile tej farby, jak to się zachowuje na suchym, na mokrym. Więc to wszystko przychodzi gdzieś tam z czasem. Chciało mi się jednak, podobało mi się efekt, to co inni robią i chciałam gdzieś tam się nauczyć chociaż trochę tego używać. Zwłaszcza, że to jest akwarela, no właśnie mówię, takie małe pudełeczko, a daje nam bardzo dużo możliwości, jeśli chodzi o mieszanie barw, więc można bardzo z tych kilku kolorów, można bardzo wiele uzyskać innych. Więc jest fajne, takie właśnie przenośne, podróżne, kieszonkowe. Więc jest fajna technika, jeśli o to chodzi. A jest jakiś styl niezbadany? No, na pewno ktoś jeszcze coś wymyśli, myślę, ale no jest tyle już różnych technik do wyboru, nie wiem, co by jeszcze można, ale na pewno ktoś coś wymyśli. Bo wspomniałeś o pierwszych krokach? Ja mam takie właśnie techniki, które bardziej lubię i takie właśnie, z którymi jakoś mniej korzystam. Może kiedyś jakoś mnie znajdzie natchnienie i też jakoś w nich wymasteruję bardziej. Zobaczymy, kurde. Ciekawe w takim razie. A gdzie zmierza sketching, twoim zdaniem? Jest w ogóle miejsce, do którego zmierzasz? Czy to jest po prostu kwestia nietradycyjnej takiej pasji? Sketching tak ogólnie, czy gdzie ja zmierzam szkicując? Bo ty zmierzasz szkicując. Gdzie ja zmierzam? Nie wiem, dokąd zmierzam. Ja po prostu zmierzam tam, gdzie mnie wszechświat poprowadzi. Ale właśnie próbuję nowych rzeczy i jedne ze mną zostają gdzieś tam, bo mi się podobają jakieś nowe techniki, nowe sposoby podejścia do rysowania, a inne gdzieś tam jednak zarzucam, czy rzadko używam, więc... No, wydaje mi się, to jest po prostu nieustająca droga i jakby też o to w tym chodzi, że tak naprawdę liczy się ta droga. Szczęście jest drogą, szczęście nie jest celem. No w pewnym sensie tak. Sam ten proces po prostu jest fajny i gdzieś tam kolejne, wiadomo, osiągamy jakieś umiejętności po drodze i kolejne jakieś tam przed nami się pojawiają cele. Natomiast nie jest tak, że chyba, że dojdę do jakiegoś poziomu i znam, że o!
to już jest to i teraz już jestem po prostu świetna i już nikt mi nic, po prostu nikt mi nic więcej nowego nie pokaże, nikt mnie nie nauczy. No nie da się tak. Myślę, że najwięksi nawet artyści po prostu już uznani, którzy sprzedają swoje obrazy za miliony dolarów, tak samo ciągle mają to poszukiwanie czegoś nowego, coś by zmienili. No to jest jakaś taka chyba, nie wiem, twórcza dusza, kreatywna, jakaś taka potrzeba wewnętrzna, cały czas kombinowania, próbowania czegoś nowego i dążenia w jakichś tam różnych kierunkach. No ciekawe, nie? Bo sztuka się nie kończy. Bo powiedziałaś w ogóle w którymś momencie, albo to nie ty powiedziałaś, tylko kto inny, że a, bo szkicowanie jest proste. No właśnie, nie wydaje się takie łatwe, szczerze powiedziawszy. Co jest takiego w tym szkicowaniu, że dla, wiesz, no jak już faktycznie rok tam gdzieś na architekturze to się łatwo szkicuje, ale szczerze powiedziawszy, nie wydaje mi się, że na początku cokolwiek jest łatwego. To jest, wydaje mi się, że tutaj większym kryterium, jakby jeżeli chcemy na przykład zacząć szkicować, czy robić cokolwiek innego, to znowu to mówię, to może być inne hobby, czy to lubimy, czy nam to sprawia przyjemność po prostu, samo to właśnie stawianie tych znaków na papierze, to może być na przykład kaligrafia też jest stawianiem, też lubię kaligrafię, to też jest stawianie znaków na papierze, więc jakby ta czynność jakaś jest dla mnie, no, ta pusta kartka, którą można czymś zapełnić, coś stworzyć z niczego, z białego albo tam nie wiem, brązowego, w zależności od tego, jaka jest kartka, więc to jest dla mnie takie ciekawe. Jeżeli ktoś nie lubi tego, no to nie będzie mu się chciało wtedy ćwiczyć tych umiejętności i no to jest bez sensu, no po co się ma męczyć, nie? Natomiast jeżeli ktoś chciałby się nauczyć, wiadomo, że początki są trudne i no wtedy też jakby nie ma co się jakoś biczować, że a, bo komuś tam już wychodzi tak super, a mi nie wychodzi, no bo właśnie wiadomo, nie? Że ktoś rysuje ileś lat, nie wiem, ja rysuję tak regularnie, powiedzmy 4 lata, jeżeli chodzi o urban sketching, no gdzieś tam wcześniej zawsze też coś tam rysowałam, no ale tak bardzo regularnie, powiedzmy 4 lata. Koleżanka, która jest dla mnie w ogóle guru, rysuje jak od zawsze i chodziła do szkół plastycznych i tak dalej i zajmuje się tym zawodowo. Więc to jest też kwestia doświadczenia i jak już właśnie mamy się porównywać, to porównujmy się do samych siebie sprzed jakiegoś tam czasu, jak zaczynaliśmy i że już zrobiliśmy postępy. A czemu właśnie nie do ludzi lepszych? To znaczy nie, warto dążyć jakby do tego, co robią ludzie lepsi od nas, żeby osiągnąć ich umiejętności. Natomiast porównywanie się takie na zasadzie, że o, on jest taki super, a tak beznadziejny, to w ogóle nie będę tego robić, bo w ogóle nie ma sensu. No jest tylko niepotrzebnie deprymujące, no bo właśnie mówię, za tymi ludźmi, którzy są dobrzy, stoi po prostu zazwyczaj już dużo doświadczenia. Oni po prostu już dużo robili. Może to jest też jakiś talent, ale, no, ale to jest tak na zasadzie, że rysowanie można się nauczyć. Bardzo wiele osób to mówi, że to jest tak jak pisania się można nauczyć. To jest tak samo stawianie znaków. To jest rysowanie, rysujemy litery tak naprawdę, więc jak możesz się nauczyć rysować literę A, wielką i małą i może potem nawet w jakiejś, nie wiem, zwykłą, albo pochyłą, albo grubszą, cieńszą. Tak samo możesz się nauczyć rysować kota, właśnie dom, coś, jakieś kolejne przedmioty, kubek. Można zacząć od łatwych rzeczy i potem jakoś je tam komplikować. Ale na kartce jest określona ilość tak naprawdę miejsca, więc kiedy zdecydować, czy napisz jakieś ładne litery, czy narysuję ładny rysunek? No to już potem zależy od ciebie, bo pierwsze decydujesz, co chcesz narysować, po drugie od twoich umiejętności, czy potem umiesz zrobić tak, żeby ci się to rzeczywiście zmieściło na tej kartce, bo to też różnie z tym bywa i tak zdarza się, że rysujemy kościół i wieża nam się nie zmieści. No trudno, zdarza się, albo tam doklejamy kartkę, albo no po prostu zaginamy wieżę, no właśnie, albo nie? Różne są patenty i można jakoś tam z tego wybrnąć. No więc to też zależy od jakichś tam naszych umiejętności, żeby umieć właśnie ten kawałek przestrzeni, ten jakiś obiekt, który chcemy narysować, upchnąć na tym formacie, który mamy, zadecydować, jak on się tam ma zmieścić. No i potem właśnie kwestia indywidualna, czy właśnie jakoś tam chcę sobie zapełnić kartkę napisami, czy może zostawić pustą. Ja mam akurat ten problem, że nie umiem zostawiać białego. Są ludzie, którzy to potrafią, pozdrawiam Elę, a ja właśnie mam z tym problem i zawsze jak jest trochę białej kartki, to przynajmniej jakiś napis właśnie, albo coś tam jakoś muszę wypełnić. Jakiś taki, nie wiem, ale walczę z tym, tak, uczę się. Także to jest znowu nieustający proces. U niektórych ludzi brzmi jak taki straszny perfekcjonizm, naprawdę. Straszny, no to jest trochę taki perfekcjonizm, że gdzieś tam właśnie, wydaje mi się, że osoby, które mają coś z tego, że właśnie chcą osiągnąć coraz lepsze efekty i jakieś takie, no, jakiś poziom, nie wiem, ja też nie. Mistrzostwa, czy to można tak powiedzieć, no nie chcę to jakoś brzmieć jakoś bardzo nadęcie, ale jest jakaś taka cecha charakteru w czymkolwiek. Może być mistrzem właśnie w gotowaniu, nie wiem, spaghetti. Ale no to też będzie tak, że wiesz, pierwsze ci nie wyjdzie, drugie ci wyjdzie lepsze, potem będziesz kombinował, a może tutaj dłużej, a tu krócej, a tu coś tam, a tu dodam więcej tego, a tu mniej tamtego. Tak to wygląda. Więc tak samo jest z rysowaniem, no tak samo się kombinuje, tu mi jedno nie wyszło, a tu mi się nie zmieściło, to następnym razem może spróbuję tak, żeby zacząć może w innym miejscu kombinować, jak to zrobić, żeby było dobrze, żeby ta jakaś tam kompozycja na kartce też miała ręce i nogi, żeby to jakoś ten rysunek, no to jest cały czas proces. No w pewien sposób tak, albo nie rysować dalej po prostu, ale
Znaczy, no nie, to o tym nie będę mówił. I ciekawi mnie własne warsztaty. Miałaś faktycznie dwa razy własne warsztaty w tym roku, czy coś takiego? Znaczy w tym roku miałam już kilka razy, bo jeszcze na festiwalu w Świdnicy też prowadziłam warsztaty i organizuję teraz warsztaty właśnie w Odra Centrum o urban sketchingu, na różne tam właśnie te tematy. Teraz będą warsztaty o akwareli, potem będą warsztaty o kredkach, potem będą warsztaty o perspektywie. Dalej jeszcze nie wiem, zobaczę na co wpadnę, ale takie mam plany, ale no już wcześniej też prowadziłam, głównie z urban sketchingu, też właśnie z akwareli mi się zdarzało właśnie z kredek, więc gdzieś tam, no właśnie, ja się ciągle czuję, że cały czas się uczę jest tyle ludzi, którzy są lepsi ode mnie i mam tyle jeszcze do nauczenia i do wymasterowania różnych kolejnych, prawda, umiejętności. Natomiast już jakiś tam etap osiągnęłam, że z kolei mogę się z tymi, którzy dopiero zaczynają, podzielić jakimiś praktycznymi poradami, uwagami i sposobami, jak sobie właśnie radzić. Może jeszcze jestem na tyle bliżej tego początku, że jeszcze pamiętam, jak to było ciężko zaczynać i jakie ja sama musiałam pokonać problemy, żeby potem móc innym jakoś się umieć z nimi uporać. Więc jakbyś miała napisać porady dla siebie z początku w ogóle sketchingu, co byś napisała? Nie, rób to. No jakaś taka wytrwałość na pewno. Robić to, po prostu powtarzać, ćwiczyć. Ale też, no bo nie chcę, żeby to zabrzmiało, że takie ćwiczenie takie nudne i ble, i takie, wiecie, bo trzeba i ktoś idzie po prostu, bo chce schudnąć, no to zrobi tam po prostu 500 brzuszków i potem będzie go wszystko bolało. No ale musi, więc trzeba, więc żeby ten proces nie był takim właśnie jakimś żmudnym ćwiczeniem, ale żeby jakoś tam znaleźć sposób, żeby... Jak się coś lubi, to się nie czuje, że się wykonuje właśnie tą robotę. Chyba tak. Chociaż no są takie elementy jakieś tam, tak myślę, tak jak o ćwiczeniu na instrumencie, że jednak są takie rzeczy, które no po prostu trzeba poćwiczyć, niekoniecznie są jakieś ekscytujące, ale no potem to procentuje w graniu już potem ładnych rzeczy. Więc tutaj może też trochę tak, no czasami nawet ćwiczenie prostych linii. O, jak ty umiesz tak narysować taką długą, prostą linię. No tak, bo ćwiczyłam, brałam właśnie w czasach jeszcze, jak się uczyłam na architekturę, kartkę 50x70 po prostu i rysowałam linię 70 cm i starałam się, żeby były proste. Więc to były naprawdę, to były kilometry linii prostych, które owocują tym, że jakoś tam umiem tą linię narysować w miarę prosto. Różnie też z tym bywa, zależy, prawda, jak bardzo tam na kolanie i jak krzywo. A nie boisz się wyjścia poza kartkę? Nie boję się. Właśnie na tym polega też jakaś taka nabranie śmiałości w tym, i to rysowanie w tych szkicownikach, że jak wyjdę poza kartkę, to trudno. To albo zacznę szkic od nowa na następnej kartce, albo jakoś wybrnę z tego, będę z tym żyć, że wyszło coś za kartkę i jakoś to ogram po prostu w taki sposób, że i tak będzie fajnie wyglądało, bo nie wiem, jakoś coś dodam, kolor, jakiś kontrast, nie wiem, coś tam innego narysuję na tym. Czasami jest tak po prostu, że na niektórych szkicach widać, że jest błąd, nie wiem, gdzieś tutaj, czy znajdę akurat, ale na niektórych po prostu widać, że coś tam wyszło i są jakieś dwie kreski. Ktoś oglądając gotowy szkic jakoś tak może na to nie zwraca uwagi. Tu akurat nie widzę, ja tak się bardzo starałam na tym szkicowniku, ale zdarza się, że gdzieś tam po prostu widzę już, och, tutaj za wysoko to zrobiłam, źle. To czasami no, nie da się wymazać, więc po prostu no, narysuję jeszcze raz niżej i to zostaje gdzieś tam. I no, no jest po prostu, jak jest cała reszta fajnie zrobiona i gdzieś tam jeszcze, nie wiem, kolor dodany. Mówię, no te rysunki są w szkicownikach. Jeżeli ktoś bardzo chciałby wykorzystać na przykład, bo zdarzało mi się, że ktoś ode mnie jakby kupił skan jakiegoś szkicu, żeby gdzieś go potem przedrukować, nie? Więc nie jakby fizycznie, nie sam szkic, tylko po prostu już zrobiony skan. No to wiadomo, mamy teraz programy graficzne, możemy też jakoś tam jakieś brudy wyczyścić, czy coś tam jeszcze poprawić, czy poprawić kolory, czy na przykład na kartce, jeżeli jest trochę kompozycyjnie, nie wiem, krzywo, no to jak już to będzie zeskanowane, no to można to sobie jakoś tam umieścić bardziej na środku i tak dalej. Więc tutaj jakby technika nam daje różne możliwości obróbki tych szkiców, które przez to, że są w szkicowniku, są jakoś takie bardziej beztroskie i luźne, ale jak okażą się fajne, to możemy je właśnie potem wprowadzić gdzieś tam do komputera czy jakiegoś tabletu i je obrobić, czy po prostu no właśnie umieścić chociażby w internecie i się nimi pochwalić. Tak po prostu zrobić im zdjęcie. A jak nie wyjdą, no to nie musimy ich wrzucać do internetu i też się nic nie stanie, prawda? Nikt się nie dowie, że nie wyszły. Po prostu nie pokazujemy nikomu. Prawda. Dlatego mnie najbardziej ciekawi, bo tu jest faktycznie urban sketching, ale ty jesteś skrzypiarką w NFM. Skrzypaczką. Tak. Jak się łączy w ogóle taka kariera z urban sketchingiem? Kiedy w ogóle czas w ogóle jeszcze w dodatku na granie na skrzypcach? No jakoś znajduję ten czas, no na szczęście mamy trochę czasu w tej pracy, no nie jest aż taka absorbująca totalnie cały nasz wolny czas, więc mogę jeszcze robić dodatkowo to i jakoś tam się w tym rozwijać. Wiadomo, no jakieś tam umiejętności, zarządzanie swoim czasem też jest ważne i no też trzeba się starać, żeby jakby jedno kosztem drugiego nie było. Wiadomo, że zawsze tutaj skrzypce są na pierwszym miejscu i zawsze tutaj to jest ta moja praca i ta moja pierwsza
pierwsza rzecz, którą robię w sumie od zawsze. No, zawsze gdzieś tam ten sketching, to hobby jest dodatkowo, ale jest też ważną częścią życia. Więc jakoś się łączy. Jakoś się łączy. Ja słyszałem, że jak jest jakiekolwiek hobby, pomaga zająć czas w momencie, w którym życie, właśnie jak jest korek jakikolwiek, nie? Jak masz jakiekolwiek hobby, to w trakcie czekania na ominięcie korka można zająć ten czas szkicowaniem. Tak, można zająć czas szkicowaniem, można zająć czas, nie wiem, robieniem szalika na drutach, albo, nie wiem, słuchać audiobooka, którzy lubią czytać książki, prawda, czy coś. Te hobby są bardzo różne. Więc tak, no to jest też dobre. To akurat hobby jest fajne, bo pozwala nam zająć się w momencie, kiedy, no i w innym przypadku jakoś tam byśmy się mniej lub bardziej nudzili może w jakichś takich sytuacjach, a tak to coś stworzyć z niczego. Uciec po prostu do innej rzeczywistości. Trochę uciec. I możemy też w tym czasie wyjąć książkę i poczytać, też w pewnym sensie uciec do tego, co się dzieje w tej książce. Ja akurat dla mnie... Jak walka z rzeczywistością. Dla mnie rysowanie jest taką odskocznią gdzieś tam, ale hobby są bardzo różne. Myślę, że po prostu warto jakieś mieć. Ale czujesz od odskoczni po własne festiwale i jeszcze masz ten taki moment, kiedy stoisz na podłodze i wokół ciebie tyle rysunków jest w ogóle, masakra. No tak, no ten festiwal, tak to się nam wszystko rozwijało. Ta grupa właśnie ogólnopolska, generalnie ruch na całym świecie się rozwija i właśnie ma coraz więcej uczestników. Widać, że coraz większa ilość osób się do tego garnie i też właśnie rysowanie odręczne nabiera jakiejś wartości właśnie w sytuacji. Był taki moment, że wszystko się robiło ręcznie, prawda? I projektowało się ręcznie, odręcznie trzeba było i architektoniczne projekty, i jakieś graficzne plakaty i tak dalej. To wszystko trzeba było fizycznie, no po prostu narysować, namalować i jakoś tam stworzyć. Potem weszła grafika komputerowa i nagle wszyscy się tym zachłysnęli i wiadomo, zdjęcia też, no jakby już od dawna są i można zrobić zdjęcie, nie trzeba, prawda, iść do portrecisty, żeby cię namalował, możesz sobie pstryknąć selfika. Natomiast właśnie przez to, że już możesz pstryknąć i też ta ja grafika... Wolę i ta grafika komputerowa jest tak też powszechnie już dostępna i atakuje nas z każdej strony. Trochę wracamy znowu do korzeni, że ludziom imponuje to, że o, umiesz to narysować, rzeczywiście tak fizycznie wziąć ten ołówek, pióro, cokolwiek i narysować to, co widzisz, a nie tylko wygenerować po prostu przez, wygenerować z komputera, czy właśnie pstryknąć telefonem. Mnie najbardziej przeraża. To ma dużą wartość i dlatego ludzie się tak garną, dlatego ten ruch się rozwija, myślę właśnie, bo ludzie, którzy zajmują się naprawdę przeróżnymi rzeczami, urban sketcherzy to są ludzie wszelkich zawodów, właśnie od skrzypaczek, przez listonoszy, psychiatrów, profesjonalnych grafików, architektów, no mamy po prostu wszelkie możliwe zawody, zrzeszają i ludzie po prostu lubią to robić gdzieś tam w swoim wolnym czasie. Więc dlatego to jest fajne. Dla mnie najbardziej przeraża, jak niektóre skeczy są identyczne do budynków. To jest najbardziej, tam w ogóle ten fragment rzeczywistości mnie autentycznie najbardziej przeraża. Naprawdę, to nawet nie jest zabawne, ale niektórzy rysują jeden do jeden. Tak, potrafią tak niektórzy rysować bardzo realistycznie, co też podziwiam, ale trochę w sytuacji, kiedy mamy właśnie no, aparaty, kamery, nie wiem, grafikę. Bardziej mi się podoba, kiedy ludzie mają jakiś własny styl i właśnie są w stanie trochę tą rzeczywistość przetworzyć przez siebie, przez jakąś swoją kreskę, przez to, jak nam właśnie wychodzi, jak my to czujemy. Jakie my lubimy narzędzia używać, jakie tam przybory do rysowania czy malowania. Albo jakie fragmenty miasta. Tak, czy na co właśnie zwrócimy uwagę. To jest fajne i na przykład na spotkaniach urban sketcherów często to widać, kiedy kładziemy, rysujemy nawet to samo, siedzimy, patrzymy w tym samym kierunku powiedzmy. Kładziemy potem sobie nasze wszystkie szkice do wspólnego zdjęcia i widać, że nawet mimo, że patrzyliśmy na ten sam powiedzmy budynek czy zbiór budynków, każdy sobie wybrał trochę co innego. Albo nawet jak wybrał dokładnie to samo, ten sam budynek, jeden konkretny, to każdy narysował w innym stylu, w innym, w swoim własnym właśnie, innym sposobem. I ten jeden temat na tyle różnych sposobów jest przestawiony i byłoby inaczej, gdyby każdy z nas wziął i zrobił zdjęcie i te wszystkie zdjęcia byłyby dokładnie takie same. Więc to jest piękne. Każdy rozwija jakiś swój indywidualny styl. Każdy ma własne oczy. Co wyróżnia twoim zdaniem wszystkie budynki? Wszystkie fajne budynki, bo u ciebie najczęściej jest właśnie rysunek jakiegoś budynku i ciekawi mnie właściwie, jak to ładnie powiedzieć, czym się wyróżniają budynki? Wydaje mi się, że jakoś tak naturalnie zwracamy bardziej uwagę na budynki starsze, które mają jakieś zdobienia. Teraz no, nowoczesna architektura jest taka bardziej prosta. No, albo dziwne dachy. Mamy jakieś tam, prawda, beton, szkło, bardziej proste formy, więc gdzieś tam zwracamy uwagę na jakieś fikuśne filigrany, gałki zakończenia, wykusze, ozdoby.
jakieś płaskorzeźby, takie detale, więc jakaś ciekawa bryła też wyróżnia oczywiście to może być nowoczesny budynek ze stali i szkła, ale też jeżeli będzie ciekawszą bryłą niż tylko po prostu prostopadło ścianem, no to też jakoś tam przykuje uwagę, ale no z drugiej strony z każdego budynku coś tam można wycisnąć, tak naprawdę jak się szkicuje, nawet z takiego najprostszego, ostatnio moja koleżanka, pozdrawiam Justynę, rysowała na zamówienie halę fabryczną jakiegoś zakładu po prostu, no i to była najnudniejsza hala na świecie, bo po prostu zwykły prostopadłościan, no jak hala, no ale jakoś fajnie umiała to ograć, dodała, oczywiście był jakiś tam krajobraz do tego, ta hala stoi, prawda, gdzieś, nie jest zawieszona w próżni, więc narysowanie jej w kontekście całego tego miejsca, gdzie ona się znajduje, już sprawiło, że wyglądała ciekawie i ładnie i kolorowy obraz, bardzo fajnie ją przedstawił, więc nawet z takiej prostego klocka można coś wycisnąć. Powiem ci, że mi się wydaje, że słowo nuda jest moralnie nieprawdziwe. Naprawdę. Trochę tak. Inteligentni ludzie się nie nudzą, tak? Czy jakoś tam cytat, coś tam, ale się coś z nim nie zgadzam. Ktoś tak powiedział. No, może też indywidualnie każdy z nas, przynajmniej jeśli chodzi o Urban Sketcherów, mamy różne ulubione tematy właśnie. Jedni może wolą nowoczesną architekturę, inni wolą bardziej taką historyczną, ale ktoś woli w ogóle nie rysować architektury, a na przykład bardziej interesują go ludzie i będzie zwracał uwagę właśnie na ludzi jakichś ciekawych, czy jakieś sytuacje, w których oni się znajdują, co robią. Może ktoś, nie wiem, narysuje właśnie nawet jak siedzimy razem, ktoś narysuje po prostu nas, jak my rysujemy jakiś obiekt, a ktoś narysuje nas, jak my rysujemy, bo bardziej go interesuje ta sytuacja właśnie rysowanie ludzi, jakoś oddawanie ich charakterów, ich jakichś cech charakterystycznych. Mnie najbardziej ciekawi artysta. Więc na różne rzeczy można rysować. Śmietniki, mamy kolegę, który z upodobaniem rysuje śmietniki i studzienki kanalizacyjne i takie tematy go jakoś pociągają i też jakby widać, że to go akurat najbardziej interesuje, jak będzie piękny, zabytkowy budynek, a obok śmietnik, to wiadomo, że on wybierze śmietnik. Ale to jest właśnie super, także niekoniecznie architektura, jakby ciekawe rzeczy są wszędzie dookoła nas, to może być coś mniejszego, jakieś, prawda, coś, co leży na stole, gdzieś, nie wiem, kran w kuchni. Obserwuję kilka takich osób na Instagramie, które z codziennych, naprawdę najzwyklejszych przedmiotów, typu właśnie, nie wiem, gąbka i płyn do mycia naczyń, albo kran, i mydło, albo koszyk, pudełko takie plastikowe z truskawkami, potrafią zrobić fajne rysunki. Więc naprawdę to nie musi być jakieś nie wiadomo co, to nie musi być jakiś super stary budynek, już miał przynajmniej 1000 lat albo więcej. Nie trzeba. Albo gdzieś trzeba zacząć. Jeszcze u ciebie, gdzieś trzeba zacząć swój własny sketching. U ciebie jeszcze ciekawy, najciekawszy w ogóle, a wiem jakie miałem pytania, to za chwilę, ale mi się jeszcze najbardziej zdziwił moment, w którym u ciebie na Instagramie były obierki poziemniaków nagle. Czyli jest po prostu cokolwiek i nagle po prostu obierki poziemniaków. Tak, to też było, że dużo siedzieliśmy w domu, ale no nawet jakiś tam właśnie worek z ziemniakami, obierkami. Też może być tematem, być tematem do szkicu. Co by tu dzisiaj narysować? To jest też taki trochę właśnie urban sketching, to jest trochę rysunek reportażowy, więc niekoniecznie siadamy i rysujemy architekturę, tylko właśnie jakąś sytuację opowiadamy, że jesteśmy w danym miejscu. Dlaczego rysujemy ten budynek? No bo nam się podoba, to jest zawsze jakoś tam przez nas przetworzone, a jak nam się chcemy akurat narysować tą sytuację, że robimy tam frytki czy coś na obiad, no to możemy to narysować, więc każdy temat jest dobry i jak ktoś lubi po prostu spędzać czas z tym szkicownikiem i z tymi różnymi tam przyborami, to... Ja miałem kolegę, który kiedyś codziennie szkicował zamknięte drzwi, ale też nie o tym. Ciekawi mnie, masz jakiś swój ulubiony? Żeby tak jedyny, to chyba nie. Tak naprawdę od kiedy rysuję na żywo, to każdy szkic jest jakąś dla mnie przypomnieniem jakiejś sytuacji, właśnie jakiejś historii. I tak to jest, jak rysujemy. To tym też się różni właśnie rysowanie na żywo, czyli on location, w terenie gdzieś, gdzie jesteśmy, od rysowania ze zdjęć, czy gdzieś tam, pamiętamy po prostu, jak tam było. To jest taka pamięć mięśniowa, dlatego warto rysować też w podróży, nawet bardzo byle jakie szkice, ale pamiętamy, że było
ciepło, zimno, że z kim rozmawialiśmy, może co jedliśmy, czekaliśmy na jedzenie na przykład i chwila była w restauracji czy coś, jaka była pogoda, o czym była rozmowa, no różne wracają do nas wspomnienia, jak pachniało, wszystko wraca na widok każdego szkicu, więc każdy z tych szkiców mniej lub bardziej udany jest dla mnie przypomnieniem jakiejś sytuacji, lepszej lub gorszej, one nie wszystkie muszą być jakieś super, ale czasami też, żeby się odstresować na przykład szkicuję i to też może pomaga i potem pamiętam, że jakoś o, to było tak nerwowo, ale mi to pomogło. Traktujesz jako swój pamiętnik szkicowanie z ciekawości, czy to jest już faktycznie budynki? Narysowałaś każdy budynek we Wrocławiu, czy nie? Nie, no skąd? Bo wieża Ciśnień, cały czas, kurde, masz rysunki wieży Ciśnień. A tak, no bo lubię, tam mieszkam też w tej okolicy, więc ona gdzieś tam po drodze zawsze występuje i jest takim jakimś dla mnie wdzięcznym obiektem, jakoś tak ją po prostu lubię. Nie umiem tego wytłumaczyć jakoś logicznie. Ale to właśnie, są budynki, które narysowałam kilka razy, ale jest mnóstwo takich, których nie narysowałam i no mówię, czasami to nie są budynki, czasami to jest jakaś przyroda, siedzę gdzieś w parku, czy właśnie coś w domu, to może być cokolwiek, a nie jest to pamiętnik na tej zasadzie, że codziennie siadam i rysuję, co mi się wydarzyło danego dnia, no może w tym sensie, natomiast na pewno... A kiedy jedziemy na zebranie ludzi z grupy właśnie US Urban Sketcher Poland? To znaczy spotykamy się, we Wrocławiu spotykamy się w ogóle co wtorek o 18:00 gdzieś po różnych kawiarniach, to jak wyjdziecie sobie na grupę na Facebooku Urban Sketches Poland, to tam jest wszystko napisane, są najbliższe spotkania, ale spotkania oczywiście odbywają się w różnych miastach w całej Polsce. Nie wiem, nie pamiętam jakie są w ten weekend, chyba w Łodzi staje się. W Poznaniu są regularnie spotkania, w Warszawie, Gdańsk ma swoją osobną grupę oficjalną, oficjalny oddział, Katowice, Kraków, Świdnica, no nie chcę nikogo pominąć i obrazić, jak kogoś zapomniałam, to czy w swoim mieście sobie pójść na rysowanie, ale można też się wybrać właśnie na zasadzie, może się wybrała do Krakowa, przy okazji sobie zwiedzę jakieś tam muzeum na przykład i pójdę Kraków sobie coś narysować. Sketche. Więc jest to też okazja, żeby się wybrać do innego miasta, coś sobie pozwiedzać, przy okazji poznać ludzi stamtąd, spędzić z nimi miło czas, oni też pokażą nam jakieś fajne zakątki takie, wiecie, dla lokalsów, a nie tylko takie turystyczne i powiedzą, gdzie jest fajna knajpa, gdzie można dobrze tanio zjeść i czy może ktoś by chciał się ze mną spotkać. I zazwyczaj tam ktoś się odezwie i przyjdzie, podysujecie. To mi się spodziewał, że sketchersi będą aż taką grupą. To jest właśnie, to jest też fajne i ludzie tak lgną do tego ruchu, bo to jest bardzo sympatyczna społeczność właśnie. Na tej grupie nie ma, nikt się nie obrzuca błotem, nikt się nie obrzuca hejtem w ogóle. Ja jestem administratorką tej grupy, ale no nie wiem, czy mi się zdarzyło dwa razy może jakiś komentarz skasować, że był jakiś taki no już niekulturalny, ale no ludzie są bardzo, bardzo ludzie, którzy są na tyle szaleni, że chce im się wyjść w miasto ze szkicownikiem i rysować i jeszcze spotykać z innymi ludźmi, którzy obcymi też to robią, ludźmi. Obcymi ludźmi, więc oni naprawdę muszą być troszkę szaleni, ale tak pozytywnie, mówię to absolutnie w pozytywnym znaczeniu, więc oni są właśnie na tyle otwarci na innych, że ta społeczność jest bardzo fajna, bardzo miła i to są przez to, że zrzesza ludzi z różnych środowisk, z różnych zawodów, z różnych kultur, mówiących różnymi językami. We Wrocławiu mieszkają ludzie też, prawda, z zagranicy i mamy dziewczynę z Indii, dziewczyny z Ukrainy, i z Rosji, i z Białorusi, i z Albanii. I naprawdę, kto tam czasami przyjezdny, ktoś się pojawia po prostu, bo akurat jestem we Wrocławiu i widziałem, że jest u was spotkanie, to przyszedłem. A ktoś, kto już zna Urban Sketching gdzieś tam ze świata i gdzieś tam śledzi, no to wchodzi na polską grupę wtedy i też może dołączyć nawet jak jest tylko przejazdem we Wrocławiu po prostu, bo sobie przyjechał pozwiedzać. Więc jest to okazja i ci ludzie są otwarci, mili i naprawdę to jest taka rzecz, która łączy i wydaje mi się, że to jest też duża wartość tej grupy. To właśnie ludzie, no to nie jest tak, że tej grupy nie tworzą odgórnie administratorzy czy założyciele, ci, którzy tam założyli ją w Stanach i tak dalej. To są po prostu oddolne inicjatywy i to są ludzie, którzy przychodzą na te spotkania, którzy tam sobie wrzucają te szkice do grupy,
chwalą się nimi. Jak ktoś pyta o jakąś poradę, to ileś osób mu coś doradzi, ale zawsze oczywiście w jakiś sympatyczny sposób. Co zrobić, jak sketch jest za bardzo różnorodny? Z ciekawości. Bo niektóre rysunki są takie, że nie ma miejsca, żeby zatrzymać oko. Tak, no to się zdarza. Właśnie czasami to jest też umiejętność, której się trzeba nauczyć, żeby wiedzieć, kiedy przestać rysować. Nie tylko kiedy zacząć i jak zacząć, ale też kiedy przestać, że czasami tak rysujemy, a jeszcze to dodamy, bo właśnie tak, że widzimy dużo rzeczy, jeszcze nie daj Boże, ktoś ma, ja na przykład mam dobry wzrok, więc widzę wszystkie szczegóły blisko, daleko i wszystko bym chciała narysować, więc to też jest umiejętność, żeby wyciąć z tego szkicu część, która nie jest potrzebna dla tej historii, którą chcemy opowiedzieć, tak? Że historia jest to, że interesuje mnie ten budynek, albo ta postać i wtedy jak ona jest w tłumie innych postaci, nie wiem, siedzi ileś ludzi w restauracji, ale ta jedna osoba akurat jest jakaś interesująca dla mnie, jakoś ciekawie wygląda, czy robi może coś ciekawego, no to te pozostałe, zaznaczę, że tam jest więcej osób, ale te pozostałe no, będą tylko takim zarysem. No więc zdarza się, że możemy przedobrzyć z tym szkicem. No co można zrobić? Można trochę rozjaśnić kolory na przykład tego, co nie chcemy, żeby aż tak odwracało uwagę, albo właśnie no, przyciemnić, jakoś podkręcić kontrast na tym, co ma wyjść jakoś z tego obrazka, żeby no, można jakoś tam kombinować jeszcze na różne sposoby, można też narysować jeszcze raz, jakby co. Fajną ostatnio miałeś ten kurde, najśmieszniejszy post mojego życia, szczerze powiedziawszy. Jak 1 września bodajże opublikowałaś, jak tak naprawdę, jak jest jakiś rysunek w notatniku i go nie chcemy, po prostu zamalować na inny kolor i na tym kolorze co innego rysować. Tak. Kurde, tak, masakra. Tak, też można, tak. No bo właśnie ja tak mówię, że te szkicowniki, prawda, powinny być takie swobodne i niektóre są. Im tańsze, tym bardziej swobodnie się w nich czujemy i jak tam zepsujemy jakąś jedną stronę, no to się nie przejmujemy, przewracamy następną i luz. Ale są takie właśnie. Ja bym przejmował każdą szczegółem. Droższe, ładniejsze, gdzie rzeczywiście już czuję tutaj wagę każdej tej kartki i koszt. No tak, więc, jest papier 100%. Więc wtedy rzeczywiście no, już one są takie ładniejsze i tak się staramy, żeby one były takie śliczne i wtedy no, ja akurat można albo zakleić po prostu i narysować na tym zaklejonym coś nowego, albo niektórzy sklejają kartki, co też się zdarza, albo mega mnie rozbawiło. Właśnie można zamalować coś i na tym zamalowanym narysować coś innego. Także sposoby są jakoś, żeby z tego wybrnąć, jeżeli mamy rzeczywiście taki śliczny szkicownik i już tak coś bardzo, bardzo się nie udało. No dobra, dziękuję. Chyba przegadaliśmy wszystko. Miałem jeszcze kilka pytań na temat kosztu wszystkiego, ale powiedziałeś, że nie wiadomo. Koszty, no tak mówię, jak jedna kredka może kosztować 3,50, a może kosztować i 20 zł, także no, to koszty no, mogą być różne i wiadomo, ale no też jakby polecam, żeby sobie najpierw wypróbować, dlatego jakby ktoś chciał zacząć i to polecam, żeby sobie przyjść, popróbować od innych, zdecydować, co nam leży, wtedy kupić sobie rzeczywiście może coś trochę droższego, lepszej jakości, żeby nas nie męczyło, jak te farbki okropne, ale żeby no, nie wydawać od razu mnóstwa kasy na wszystko, nie trzeba, można zacząć naprawdę od podstawowych rzeczy, można też rysować, wiecie, długopisem i na kartce z drukarki i wygrać jakąś nagrodę na przykład na konkursie u nas i tam też różne rozdajemy fajne od sponsorów różne prezenty właśnie do rysowania, do malowania, szkicowniki, farby, kredki, pisaki, różne rzeczy, więc często te konkursy tam są, więc też to jakoś tam zachęca ludzi, żeby gdzieś tam iść na miasto i się rozwijać i może wtedy dostaną też jakieś fajniejsze produkty, to ich jakoś tam... Całkowicie dziki światek dla mnie, cześć. Bo ja w ogóle nie potrafię rysować. Ja oglądałem tego twojego live'a o perspektywach, w ogóle wysiadłem, szczerze powiedziawszy. I w ogóle słyszenie o ludziach, którzy spotykają tylko po to, żeby szkicować jakiś rysunek, w ogóle okropne, może nie okropne, ale no odległe dla mnie. No tak, no, trzeba mieć trochę... No tak, wydaje mi się, że coś musi być... Dlatego mówię, że oni są pozytywnie, to są ludzie, którzy są pozytywnie odrobinę szaleni, że właśnie mają odwagę zrobić coś takiego i nawet jeżeli potrafią coś tam sobie rysują w domu, mają odwagę, żeby wyjść jednak, bo nie każdy ma. Nawet tak. Osoby, które świetnie rysują, ale nie każdy ma odwagę, żeby wyjść do innych z tym, nie? Żeby właśnie pójść gdzieś tam... Tak, żeby, no bo wiadomo, gdzieś tam pokazujemy gotowy na Instagramie, gotowy szkic, niekoniecznie musimy pokazywać cały proces, czy nam to zajęło, czy to był trzeci szkic z kolei, bo dwa poprzednie nie wyszły i tak dalej, nie? Więc takie, no... Ludzie są też różni, są introwertyczni zawsze. No dla mnie to też było przyjście na spotkanie Urban Sketchów pierwsze i drugie i kolejne ileś tam też było dużym wyjściem z mojej strefy komfortu, właśnie gdzieś tam spotykanie się z obcymi ludźmi, organizowanie dla nie wiadomo kto przyjdzie i czy w ogóle ktoś i kto to będzie. Zawsze jest tam gdzieś wyjściem ze strefy komfortu takiej właśnie, ale to mi też dobrze zrobiło właśnie na takie przełamanie się i gdzieś tam pokonanie jakichś swoich też lęków i słabości i nauczenie się
lepiej mówić do ludzi, wyjść do ludzi, jakieś takie interakcje, wydaje mi się, że to też było fajne. Przy okazji po prostu rysowania jest też dużo innych zalet. Fajnie wszystko brzmi. Ja na tym zakończę. Uprzejmie dziękuję. Powodzenia. Tyle. Dziękuję. Zapraszam do grupy na Facebooku Urban Sketchers Poland, zapraszam na Instagrama USK Poland. Wszystkie w ogóle informacje o ruchu po polsku możecie znaleźć na stronie www.uskpoland.pl, którą sama zrobiłam zresztą przy okazji. Nie wiedziałem, że jest strona. Jest strona i tam właśnie są odnośniki do wszystkich social mediów, więc generalnie najłatwiej wejść na stronę i tam w zakładce kontakty są odnośniki do wszystkich innych rzeczy, więc jest strona naszego festiwalu, który organizujemy, też super sprawa. Dzięki. Dziękuję. No i oczywiście, komentujemy, lajkujemy, zostawiamy wszystko, co istnieje w internecie, linki są w opisie, subskrybujemy i wszystko inne. Do następnego. Nie, uśmiech i do przodu.